Otóż, że należy zbudować taką organizację procesu gromadzenia, przetwarzania, selekcji i dystrybucji informacji, która zapewni dostępność potrzebnych danych we właściwym miejscu i czasie. To jest klucz sieciocentryczności. W naszym przypadku, w przypadku budowania systemu OPN, poszliśmy krok dalej. Nie tylko chcemy mieć świadomość sytuacyjną, nie tylko chcemy mieć informacje, ale również chcemy wykorzystywać tę informację i chcemy wykorzystać sieciocentryczność do dostrzegania znaków, bo tak najprościej można powiedzieć. Jak wygląda sieciocentryczność w ujęciu, według naszej wizji, w ujęciu systemu obrony przeciwlotniczej? Proszę sobie wyobrazić, że mamy rozwinięte pewne ugrupowania na systemie, na które są wyrzutnie i rakiety systemu Patriot, ale niech to będzie jakikolwiek system. Jedna z tych wyrzutni nie ma możliwości wykorzystania operacyjnego tej wyrzutni. Nie ma znaczenia, czy to jest awaria tej wyrzutni, czy to jest brak amunicji. Po prostu ta wyrzutnia nie jest możliwa do wykorzystania. W pewnym momencie pojawia się zagrożenie, czyli nasz cel. Informacja, nasz cel znajduje się poza zasięgiem, wydawałoby się, najbliższego radaru. Niemniej jednak pozostaje w zasięgu kolejnego sensora, który jest ustawiony w ugrupowaniu bojowym. Informacja o tym celu przekazywana jest z tego radaru poprzez radiolinię do systemu dowodzenia, który dokonuje analizy, który efektor w danym ugrupowaniu będzie w stanie skutecznie zobaczyć cel. Teraz system ma w sobie zaszyte informacje nie tylko o parametrach taktyczno-technicznych rakiet, ale również można do tego systemu wprowadzać informacje dotyczące minimalnego zapasu na wyrzutni rakiet. Wszelkie dane, które są potrzebne do jak najbardziej efektywnego zniszczenia czy likwidacji cel. Po wypracowaniu tej decyzji informacja jest przekazywana poprzez radiolinię do wyrzutni, która ma dokonać efektywnej likwidacji celu. Tak jak wcześniej powiedziałem, system wybrał tą wyrzutnię, dlatego w naszym scenariuszu na przykład ta wyrzutnia posiada minimalną liczbę rakiet i nie życzymy sobie, żeby wyrzutnia została bez pocisku. W związku z powyższym system generuje komendy do wyrzutni, pojedyncza wyrzutnia jest w stanie zniszczyć wykidować cel. Tak wygląda idea sieciocentryczności w systemach OPN. To, co pokazywałem na poprzednim slajdzie, znajduje odzwierciedlenie w systemie IBCS, nad którym w tej chwili rząd amerykański pracuje. Strona polska w ramach zawartej 28 marca bieżącego roku umowy będzie drugim użytkownikiem na świecie systemu IBCS i nasza Wisła będzie zbudowana na systemie IBCS. Całym sercem tego systemu jest sieć, zintegrowana sieć, która zapewnia funkcjonowanie, która zapewnia tą naszą sieciocentryczność, czyli to, o co nam tak naprawdę chodzi. Jak można spróbować wyobrazić sobie sieciocentryczność albo funkcjonowanie w ramach ISCN? Najlepiej zobrazować to jako pewną chmurę, w zasięgu której współpracują poszczególne elementy systemów OPN. Jak Państwo mogą tutaj zobaczyć, to jest zarówno krótki, jak i ślepy zasięg. Wyjęcie tak zwanego minimum engagement packet z sieci ISCN nie uniemożliwia funkcjonowania IBCS. Wielokrotnie spotkałem się z taką opinią, że jeżeli wyjdziemy z zasięgu chmury, to znaczy, że nie mamy IBCS. No mamy. IBCS mamy w każdym momencie, w którym mamy sensor, efektor, kabinę dowodzenia. To jest lokalny system IBCS. Co prawda nie będzie on zasilany tymi wszystkimi informacjami,
które są w tej wielkiej chmurze, o ile nie ustanowione zostanie połączenie radiowe, niemniej jednak ten system w tym miejscu funkcjonuje. Nie istnieje coś takiego, tutaj zwracam się w kierunku prasy, nie istnieje coś takiego jak wyłącznik od IPCS. Nie ma takiej możliwości, żeby wyłączyć IPCS, bo nad takim wyłącznikiem Amerykanie nie pracują. Co nam daje podejście sieciocentryczne? W drugiej chmurce macie Państwo prezentację komponentu systemu OPR. W ramach jednego komponentu widzicie, mamy zarówno efektor krótkiego zasięgu, efektory średniego zasięgu, radary średniego, krótkiego zasięgu, wystarczy jedna kabina dowodzenia. To jest zaleta i to jest możliwość i elastyczność dla każdego z dowódców do kreowania w sposób dowolny komponentu obrony przeciwlotniczej, obrony powietrznej właśnie. Co zapewnia nam sieci cyfrowe? Otóż ugrupowanie bojowe to sieć z odpowiednio rozmieszczonymi zasobami i zestawami. Przestajemy myśleć strukturami dywizjonowymi bateryjnymi. Zaczynamy myśleć modułami. Manewr pod oddziałami zastępuje manewr elementarny. My w tej chwili, jak wrócimy sobie do tej naszej chmury, to manewr dowolną wyrzutnią, dowolnym sensorem w obszarze, w ramach tej sieci IFCM, no, jest manewrem tylko i wyłącznie elementem, a nie całym pododdziałem. Moduł planowania i kierowania walką są zintegrowane. Zcentralizowane kierowanie zastępuje rozproszone równolegle przetwarzanie danych w poszczególnych kabinach dowodzenia, centrach dowodzenia. Co jest ważne, żeby zapamiętać, że wielokrotnie spotykam się też z taką opinią, że sieciocentryczność to jest wymiana danych. To właśnie nie. Sieciocentryczność nie ogranicza się tylko do wymiany danych sensorów w czasie rzeczywistym. Dzięki zastosowaniu sieciocentryczności każdy element systemu widzi to samo. Ale to nie ogranicza się tylko do tego, że każdy widzi, czyli to nie jest ten remont z RDS, tylko to jest możliwość tego, żeby każdy widział to samo i każdy mógł się w ten sposób reagować. Pojęcie na jakim komponencie współpracuje, na jakim szczeblu. Jak działa sieciocentryczność w rzeczywistości? Ano, to jest przykład testu prowadzonego przez Armię Amerykańską w 2015 roku, kiedy na poligonie, na którym był ten test prowadzony, rozstawiono zestaw Patriot, z IPCS-em oczywiście, i podłączono radar Sentinel. Radar Sentinel to jest kierowania wody. Cel, który był symulowany, oczywisty, jest to rakieta, która leciała, była w cieniu radiolokacyjnym sensora zestawów PAT. Niemniej jednak ten cel był widoczny przez radar Sentinel, który przesłał poprzez radio linii, poprzez połączenia światłowodem, są dwie możliwości tej sieci, informacje do systemu IPCS. Na podstawie tych informacji z tego radaru nastąpiło odpalenie rakiety MSI. No i nastąpiła likwidacja tego celu. To jest właśnie idea sieciocentryczności. To znaczy, jak widzicie, wyrzutnia ze swoim radarem nie musiała widzieć celu. Ten cel był widziany przez zupełnie kogoś innego. I jak to wygląda w naszej opinii, jak to wygląda w chwili obecnej, kiedy realizujemy wielką ideę wielopaszczycowego systemu OPR. Otóż chcemy, aby radar, na przykład krótkiego zasięgu, widział cel, natomiast efektor średniego zasięgu był w stanie go zlikwidować. I dzięki zastosowaniu właśnie sieci IFCM, systemu IPCS, taka możliwość istnieje. I to jest takie krótkie hasło: widzi naraz, strzela Wisła. Tutaj widzi Wisła, strzela naraz. To znaczy, rozstawiamy na przykład wyrzutnie poza przeszkodą, gdzieś w okolicy, za przeszkodą terenową. Jeżeli cel znajdzie się w zasięgu radaru i system podejmie decyzję, że na danej wysokości albo przy danych warunkach najbardziej optymalnym
rozwiązaniem będzie użycie rakiety krótkiego zasięgu, to on tej rakiety krótkiego zasięgu użyje. Nie musimy strzelać rakietą średniego zasięgu. Kolejna sprawa to jest w przypadku, kiedy na przykład ten wyskoczy nam zza przeszkody terenowej na, powiedzmy, na odległościach rzędu zasięgów krótkiego zasięgu, tak? Czyli nie musimy korzystać z rakiety średniego zasięgu, która jest przewidziana do niszczenia celów na dużych odległościach, tylko jesteśmy w stanie użyć krótkiego zasięgu. Druga sprawa, jeżeli tym celem nie będzie samolot, tylko na przykład bezzałogowiec, o niskiej wartości, no to pytanie jest, czy jest sens do niego strzelać rakietą za kilka milionów dolarów, jak można strzelić rakietą dużo, bardzo dużo tańszą. Tak? To jest nasze rozumienie sieci ostateczności i co najciekawsze, to rozumienie, nasze rozumienie sieci ostateczności jest potwierdzone od producenta tego systemu. Więc to nie są tylko nasze fanaberie. Co zwiększa się? Jaki ma wpływ sieci ostateczności na pole walki? Przede wszystkim zwiększa żywotność. Brak pojedynczego punktu krytycznego. Nawet w starych zestawach Patriot, w momencie, kiedy uszkodzeniu ulegał radar tej stacji, cała formacja, czy cały batalion, czy cały fajerunik przestawał istnieć. Co z tego, że miałem 3 lub 4 wyrzuty załadowane pod rakietami, jak nie mogę ich użyć? W tym przypadku nie ma to znaczenia. Jeżeli jeden z moich radarów nie widzi, to na pewno widzi drugi, trzeci, piąty, dziesiąty. Jesteśmy w stanie to zniszczyć. Kolejna sprawa. Stanowiska dowodzenia, może raczej z poziomu jednostki jądrowej poprzez baterię i dywizją, wszystkie stanowiska dowodzenia mają dokładnie te same informacje. Nie ma de facto, z punktu widzenia technicznego, nie ma różnicy pomiędzy poszczególnymi stanowiskami dowodzenia. To znaczy, że mogę wybrać dowolną z kabin i powiedzieć jej, ty będziesz masterem, ty będziesz dowodził danym komponentem. Oczywiście w założeniu, kiedy prowadzimy działania bojowe bez strat, no to tutaj wychodzimy naprzeciw troszkę starszemu myśleniu, czyli myśleniu dywizjonowemu i tworzymy stanowiska dowodzenia na poziomie dywizjonu. Natomiast w przypadku systemu IBCS, w przypadku programu Wisła i Narew, nie walczy pułk, nie walczy brygada, walczą dywizjony, walczą baterie. Bo to wystarczy. W przypadku, kiedy którakolwiek z kabin dowodzenia na którymkolwiek etapie zostanie zniszczona, to jej zadanie przyjmuje każda następna, ponieważ ma dokładnie te same informacje. Tak jak powiedziałem, elastyczność i efektywność. Komponenty, które będziemy wysyłali do boju, możemy konfigurować w dowolny sposób. Tak jak pokazałem w tej trochę większej kurce, zasięg krótki, zasięg średni. Integracja obu systemów zapewni nam na przykład ochronę lotniska. Jeżeli będziemy próbowali ochronić lotnisko, to co z tego, że postawimy zestawy tylko i wyłącznie zestawy Wisła, bez krótkiego zasięgu? No to jak widzieliście, geometria Ziemi jest taka, jaka jest. Chociaż niektórzy twierdzą, że jest płaska, co by niewątpliwie pomogło. Natomiast są obszary, w których możemy być zaskoczeni przez przeciwnika. Postawienie radaru i wyrzutki krótkiego zasięgu zamyka nam tą lukę. I w drugą stronę, brygada, batalion czy cokolwiek w natarciu nie może działać tylko i wyłącznie z narewem. Ponieważ pewien narew, jak sama nazwa mówi, to jest krótki zasięg. Jeszcze mam pasanie. Narew to jest krótki zasięg, więc powiedzmy do tego x kilometra jesteśmy w stanie zbudować kopułkę, natomiast powyżej tego x kilometra nie pozostaje bez naszego zabezpieczenia. Tutaj podczas jednej z pierwszych prezentacji że pan major stwierdził, że chciałby zobaczyć takie kopułki w siłach zbrojnych RP. Szanowni Państwo, takie kopułki będą w siłach RP. Dokładnie takie, zbudowane dokładnie z tych elementów. Widzicie tutaj Wiszer, widzicie tego poprawa, który przed chwilą się tutaj ładnie rozkładał. I on też będzie elementem systemu. Ponieważ on też zostanie zasilony odpowiednimi informacjami z poszczególnych elementów całego systemu. Każdy widzi strzela najlepszy. To jest właśnie
Sieciocentryczność to jest wielopłaszczyznowy system OPL, który wtedy lub niestety nas czeka w najbliższych latach. Dziękuję za uwagę. Dziękuję panu pułkowniku. Krótka konkluzja. Ja tu widzę optymalizację inteligentnego systemu do doboru środka rażenia. Drugim panelistą jest pan profesor Jan Pietraszyński z Wojskowej Akademii Technicznej. Zapraszamy pana profesora. Tematem będzie ewolucja przeciwlotniczych zestawów rakietowych jako konsekwencja rozwoju środków napadu powietrznego. Czas 15 minut, panie profesorze. Przewodniczący, Państwo, 59 lat w Wojsku Polskim są zestawy rakietowe. To jest okazja akurat, nie wprawdzie 100, ale 59 też jest sporo. Na uzbrojeniu wojsku było 7 zestawów. Powstały 4. Przy okazji obserwowałem, koledzy obserwowali, użytkowali ich i chciałbym się podzielić uwagami. Mianowicie, w roku chwilą zakończenia wojny światowej zwycięsko wyszło Polsce. Absolutnie, co chciało to. Bardzo ograniczone możliwości były po stronie obrony przeciwlotniczej. Coś z tym faktem należało zrobić. Mianowicie pojawiła się nowa gałąź, bardzo atrakcyjna, system uzbrojenia, technika rakietowa. Przenosi się na duże odległości, bezpilotowe, szkodliwe. I zaczęto się zastanawiać nad możliwością wykorzystania techniki rakietowej do niszczenia celów na nasz. Nie są. Do mikrofonu prosimy. Oczywiście należało rozwiązać szereg dużych problemów, bardzo poważnych, eksperymentalnych, teoretycznych, jak do nich powrócę. Mianowicie po przymiarach teoretycznych, analitycznych okazało się, to jest taki narysowany tylko prędkość rakietalna szybciej na człowiek samolot. Współczesny wynik odrzutowy. Niespółmiernie korzystnych wypadło część związana z manewrowością przeciążenia. To bezspornie ówczesne rakiety osiągały rzędu kilkunastu. Samoloty w tym czasie osiągały rzędu 4. To było. Również czas reakcji niezmiernie ważny stał po stronie. I to było powodem, dla którego w latach 50. w artykułach pisano o zmierzchu lotnictwa. Próba. Tu są różne istotne takie problemy, które związane są z rozwojem techniki tej przeciwlotniczej rakietowej. W szczególności chciałbym zwrócić na jeden fakt uwagę. Podstawą jest technika rakietowa, natomiast to jest niezmiernie precyzyjna. Jeden stopień klasycznej radiolokacji jest bardzo wystarczający do celu, do gdzie znajduje się cel. U nas prowadzi to do 80 prawie kilometrowego, niedopuszczalne. Z tego punktu widzenia to są mini radianowe błędy, zdecydowanie bardziej, no w tym czasie do zbudowania takich radarów, to był majstrz tych technologii. Tu jest przykład współczesnego bardziej radaru. Charakterystyczne rzeczą jest duża ilość środków radiowych i radarowych. Łącze radiowe, radiolinie, środki komputery itd. To nie jest zamknięty system mechaniczny, ale wymieniający się informacjami, jeżeli się wymienia, one są dostępne nie tylko dla mnie, ale dla innych. I te zestawy, na skutek tego, że są bardzo elastyczne, potrafią sterować rakietą, jednocześnie pojawia się szereg słabych punktów, które zestawy są rozpracowane i nie ma technicznych problemów. Specjalista to jest problem czasu i pieniędzy. Zaczęły się rozwijać różne konfiguracje zestawów przeciwlotniczych z podświetlaniem, systemy ze zdalnym naprowadzaniem, generalnie biorąc jako standard współcześnie, ze względu na bardzo silne oddziaływanie przeciwnika, to są takie mieszane systemy. Zdalne z inercyjnym, samonaprowadzanie, dwie głowice na pocisku, jedna zostaje oświetlona, druga się włącza. I
50 lat temu podstawowym środkiem napadu powietrznego był samolot. Do dzisiaj rakietówka ma ogromne kłopoty ze zwalczaniem samolotu. Oczywiście, co lotnictwo zrobiło? Pierwszym ruchem było obniżenie lotu rakiety. Każdy zestaw rakietowy ma tu dwie sfery. Jedną obserwacyjną, drugą ogniową. Jeżeli nie widzimy, nie możemy ścigać. Pierwszą czynnością to obniżenie lotu do takich wysokości, przy których radar był zero. Kolejny sposób. Stosowanie flag, wabików. W prawym dolnym rogu pokazałem bardzo dla przeciwników nieprzyjemny flag. Pod gripenami, pod skrzydłem jest pocisk, który się uczy sygnału, który poświetlał gripena w tym przypadku. Procesor podejmuje odzew i spod skrzydła wychodzi pocisk, który symuluje sygnał radarowy emitowany przez stację naprowadzenia rakiet i mówi co za nim. I w tym czasie pilot odchodzi pod przykryciem tego sygnału i jest ostrzeliwany wabik, a nie samolot. Znakomite, bo mieliśmy flary, które oddziaływały na świat podziwny. Tu fizyka jest czysto radarowa. Prawdopodobnie samoloty niebawem zostaną w jakiś masowy sposób, w sposób, kto by posadził. Przy okazji bardzo zaangażowany jesteśmy. Unowocześnienie, modernizacja zestawów rakietowych. W Polsce jest jeden zestaw, w tej chwili drugi poszedł do łóżka. Złomowany, ale to po dużym zasięgu. Oddziaływanie bojowe 255 km. Ale w tym roku tam, gdzie sygnał się zmienia, F-16 atakuje Berlin. To jest godziny różnych nagrań. Generalnie biorąc nasze rozwiązania, to mówię o Polsce, sprawiają, że nie udaje się tego zestawu skutecznie zakończyć. To już jest kilkadziesiąt minut naszych eksperymentów różnych, okresowo załóżmy, bo jest trenuje w 16, 5, 3 latach, bardzo skutecznie pod względem załóżmy. Jeden warunek, musi być bardzo dobrze wyszkolona osoba. Nie sposób zaprogramować automatyczne śledzenie celu, w sytuacji, gdy pomysłowość tego, który programuje radar zapewniający z tych agregatorów zachodzających na F-16, no jest lepsza niż to, co się dzieje. Ci ludzie na ziemi, którzy programowali zestaw. No, zawsze człowiek ma. Przydaje się. Poziom obsługi jest bardzo ważny. Tak na marginesie, to jest pan najdalej latająca rakieta w Polsce, do 1200 km. To jest sporo. Kolejna grupa zakłóceń to jest zagrożeń. PSR. No sprawa jest dość skomplikowana. Po raz pierwszy sytuacja się odwróciła pod względem ekonomicznym. Po stronie rakietowców. Był w miarę tania rakieta, oczywiście, i był bardzo drogi samolot. Stosowanie BZI sprawiło, że sytuacja się odwróciła. Można się nastawić na degradację ekonomiczną przeciwnika, zasypując go tanimi, nie wiadomo, które wniosą są co. BZI. To sprawa jest bardzo skomplikowana. Stąd załóżmy cena rakiety bardzo istotna i prywatna. Co jeszcze? No, na cel patrzymy w jakiś sposób, jak obiekt obserwacji i obiekt niszczenia. Z punktu widzenia kinematyki jest obiekt dość elementarny i prosty. Natomiast są bariery związane z wykryciem celu ze względu na bardzo mało powierzchni skuteczną ludzi. Trzeba specjalnie przygotowywać. Szanowny panie profesorze, no, proszę dobrze konkluzję tych badań. Jeszcze pojechał. No, rakiety aerobalistyczne. No, mam wprost na księdze. Przemieszcza się w sposób płasko. O, to jest ten tortek, nie, parabolicznie tylko zbliżony, na wysokościach, które przewyższają możliwości obrony przeciwdziałającej, a i niższych, które są w zasięgu tej kosmicznej. To jest ktoś tak sprytny. Dwa,
nad obiektem przesuwa, czym jeszcze się spionowo dodaje. Sporo jest takich nadużych konsekwencji dużych, a wykonuje jednocześnie dość istotne i silne manewry przeciw zniszczeniowe. Oto jest jego powierzchnia skuteczna dla różnych przystąpiły szpitala. Rewolucja zaczęła się w radarach. Takie zasadnicze, istotne załóżmy elementy, które związane są z rozwojem tego, co głowice radar na Ziemi widzi, są wymienione w tym punkcie. Kilka słów o rakiecie. Ogromny postęp dokonał się w rakiecie. Na jednym rysunku, w lewym dolnym rogu, są rakiety, które mają podobne osiągi. Rzędu 60 lat temu. O, to jest. Proporcje są zachowane. Około 50 km zasięg bojowy. Ważyła rakieta 2,4 tony. Dzisiaj realizujemy to w mocy rakiety. Rakiety 10 razy lżej. Ogromny postęp. Dzięki temu załóżmy momenty bezwładności, czas reakcji, przyspieszenia. Z prawej strony jest Wega, Dawy Wołchow, Lewa. Z prawej strony ta rakieta 1200 km. No, to jest tak w trakcie załóżmy postępu w naszej branży. I na koniec, co jest najważniejsze, niezależnie od czego byśmy tutaj doczynili, z punktu widzenia załóżmy interesów producentów, żołnierzy, naukowców, bardzo ważne jest prawo do własności intelektualnej. Bez tego nie ma postępu. Zostaniemy sprowadzeni, zostaniemy do użytkowników. My też osobiście w środowisku tutaj, ze względu na granicę, na to żyjemy, mamy inne zagrożenia, wymagania i dobrze jest dostosować zestawy do sytuacji bieżącej. Bez możliwości ingerencji zestawu. Tego nie zrobię. Ja podkreślę, że dawniej Rosjanie wszystko robią. To jedna rzecz, nie wolno mi o nic. No to te kategorie. Dzisiaj to no, bardzo dziękuję. Dziękuję panu profesorze. Bardzo dziękuję. Krótka konkluzja. Pan profesor powiedział o prawo własności intelektualnej, czyli licencje, sublicencje, rozumie, patenty i autorskie prawa majątkowe, żeby były chronione poprzez rzecz Skarbu Państwa. Prawda? Nie tylko. Możliwość ingerencji do upgrade'owania, poprawiania sprzętu, którego pozyskujemy poza granicami RP. Dopuszczenie modernizacji. Tak jest, dopuszczenie do modernizacji. Dobrze, dziękuję. I proszę Państwa, chciałem przedstawić kolejnego referenta, pan magister inżynier Marek Borejko, który jest dyrektorem programu WPL w Polskiej Grupie Zbrojeniowej. Pan dyrektor będzie mówił o zdolności potencjalne. GK to jest OPS? GK? PGZ dobudowy i nowoczesnych rozwiązań systemów OPR. Ja tylko tutaj dodam, że pan dyrektor Borejko od wielu, wielu lat prowadzi te programy, jeszcze kiedyś pracował w Pidrafa, w Arbarze, teraz potem w Pidrafarze, teraz w Polskiej Grupie Zbrojeniowej, jest chyba najlepiej poinformowana, zorientowana, przemyśla ogromna osoba, jeśli chodzi o systemy OPR. Także bardzo proszę się mi. Ale proszę też nie traktować tego jako polemikę, raczej jako element taki kompatybilny, uzupełnienie tego, co pokazywał pan Kukrotu Marcina. Mamy wejść w nowe obszary, w nowe technologie i pozwolimy sobie na tym tle przedstawić, jakie zdolności już posiadamy, czego nam ewentualnie brakuje, jeżeli chodzi o zdolności do budowania nowoczesnego systemu OPR. Nie chcę powiedzieć, że w tym miejscu będziemy się kusili o budowę IBCS-u, ale chciałem pokazać, gdzie jesteśmy i żeby to też wziąć pod uwagę w dalszych decyzjach. Troszeczkę czuję się skrępowany, przypominając na tej sali Szczytmura, gdzie jesteśmy, czym jest obrona przeciwlotnicza, ale tak naprawdę jest kawałkiem elementem ochrony powietrznej. I musimy sobie też zdawać sprawę, że zadaniem będzie pewne uzupełnienie zdolności właśnie systemu ochrony powietrznej. Dlatego jej rola w całości tego systemu według mnie jest bardzo ważna.
To, do czego dążymy, to właśnie to, co tu już dzisiaj padło z tej mównicy, wielowarstwowy system, jeszcze dodałbym takie słowo zintegrowany, wielowarstwowy system obrony skutecznej. Uruchomione są programy w ramach planu modernizacji technicznej Wisła, NAREF, programy warstwy bardzo krótkiego zasięgu, chociażby realizowała teraz umowa na dostawy tego, co było elementem niedawnego pokazu, zestawów POKA, radar SOA, radar PYSKA, program umowa podpisana na Pilice, to wszystko dzieje się w warstwie tego bardzo krótkiego zasięgu. Zadaniem oczywiście to, o czym wszyscy wiemy, musi być to system systemu, musi być to system zintegrowany z uwagi na różne zdolności, tak środków wrażenia, którymi dysponujemy, jak też na różnego typu zagrożenia, które musimy sprostać, to co mówisz pan tutaj Marciniak, no jeżeli trzeba, to trzeba, ale dobrze by było strzelać, używać środka zwalczania adekwatnego do środka zagrożenia. Mówiąc teraz, każda z tych warstw, każdy ten system, to co zresztą było pokazywane w zestawie końcowym, składa się z tych samych elementów, czyli przede wszystkim sensory, które wspierają dane, dowodzenie, które zarządza całym tym systemem, efektów, który wyrazi cel, no i system łączności, cała logistyka, której też nie można zapomnieć, czyli to, żeby na czas dowieźć rakiety, utrzymać cały system, należytej gotowości do roku. I teraz kwestie systemów pokrótce mamy. Jeżeli chodzi o sensory, praktycznie w Polsce realizujemy wszystkie projekty, wszystkie typy radarów, aktywne, pasywne, kierowania ogniem. Jedyny chyba radar, który nie jest robiony, nie jest wdrożony, choć taki model jego demonstrator powstał, to radar śledzący. Ale jego funkcje powoli zastępują radary wielofunkcyjne, radary kierowania ognia oparte o technologię. Bardzo ciekawe rozwiązanie, technologia chyba unikalna na świecie, kombinacja technologii PET i PCL dająca rzeczywiście bardzo ciekawe efekty i właściwie jest to system, który w przyszłości, w mojej ocenie, no, powinien powoli zastępować radary aktywne. Bardzo ważny jest też element ten dowodzenia, potem rozwinę to, jak, co, gdzie jesteśmy, co robiliśmy w każdym razie. Tych trzech podstawowych funkcji tego dowodzenia, kierowania walką, kierowania ogniem i oczywiście planem. I efektowe. Tu jest cała rodzina rakiet, w zestawach bardzo krótkiego zasięgu będą to rozwiązania oparte artylerii UFO. Mówiąc także o efektorze, nie można zapomnieć w odniesieniu do rakiet o bardzo ważnym elemencie, który normalnie albo jest budowany wyrzutnie, pobudowany z prawa, albo jest elementem wolnostojącym, niezależnym, czyli element komunikacji z rakietą. W nowoczesnych rakietach inercjalnych no jest to tak zwany up and down i wracając do dzisiejszej sensowności, też ten radar, który nie widzi celu, ale musi zapewniać łączność z rakietą, czyli pokrycie uplinku, jeżeli jest zbudowany radar, musi to zapewniać pokrycie na przynajmniej kawałku trajektorii lotu rakiety, dopóki nie włączy się i uruchomi się jej własny potencjał. Programy dotychczas realizowane, tak żebyśmy zobaczyli, no, gdzie jesteśmy, co zrobiliśmy. Tych programów jest bardzo dużo. Takim programem był program standardowy, program LAR, realizowany w ramach strategicznego programu rządowego, nowoczesne technologie dla obrony przeciwlotniczej w ramach tego samego programu, a następnie jest chyba kierownik tego programu. Jest to wiem, że jest. Pan lepiej, jaki to była skala przedsięwzięcia. Z innych programów realizowanych to był przede wszystkim modernizacja systemów postrosyjskich OSA, NEWA, PUP, ale także pasywacja i własne rozwiązania w zakresie zestawu ZSU-24 Biała, zestaw Blenda, który był pochodną od w pewnym sensie programu powiązany z programem LAR w zakresie głowiców elektronicznych. Wspomniany już program GROMF, no i jego aplikacja dalsza zestawy poprawek. Mamy też na swoim koncie udane systemów OPL i baterie zestawów
pod nazwą Cobra, powiedzmy sobie takie poprawy plus jopki plus sola na pojazdach landowe zostały sprzedane dla P28 właśnie dwóch transzek do Indonezji, do tego odpowiednie wysiane sukakowego. Z takich jeszcze mówią ciekawszych programów, to były programy związane, które właśnie na tym chcę się skoncentrować też. Programy związane z dowodzeniem. Radar zrealizował się ponad 50 projektów radarowych wdrożonych od roku 1948, który tak był punktem startowym polskiej radiolokacji, ale zaraz potem uruchomiliśmy programy związane z systemami dowodzenia, co wynikało po prostu z masystemami radarami i potrzeby dokonywania fuzji danych, to potrzeby dokonywania kombinacji tych danych, zintegrowywania tych danych. No i wtedy główne programy to były Dunaj, dalej był przelot samolot, był też cały program Rega 1 do Rega 5. Rega 1 to już o Rega 1, 2, 3, 4 były to interfejsy i urządzenia pozwalające właśnie wpiąć systemy NATO-owskie, to element przygotowania do naszej interoperacyjności w NATO poprzez budowę interfejsów, które były budowywane w systemie OSA, HUB, a także systemy bardzo wielkiego zakresu. Na swoim koncie też, jako przemysł, mamy ciekawe rozwiązanie połączenia współpracy i interoperacyjności z siłami sojuszu czynnik. W 2006 roku zrealizowane zostało ćwiczenie wykorzystujące właśnie Low Level co pokazywało rozbudowanie potencjału wiedzy do właśnie integrowania naszych elementów systemu OPL do systemów NATO-owskich. Ćwiczenia notatelne odbyły się tylko przez granicę w Czechach. Ten sam radar Sentinel, który w 2015 roku używany do IBCS-u, był wykorzystany też do tego ćwiczenia w 2016 roku. Panie dyrektorze, czas. Tak, to pozwolę sobie przyspieszyć. Posiadane w kraju kluczowe technologie, to przede wszystkim technologie radarów półprzewodnikowych, radar Simon realizowany na ESA w paśmie C, na technologii danych. Posiadamy własne radiolokację wtórną, posiadamy zdolność do wieloradarowego śledzenia w systemach dowodzenia. Jeżeli chodzi o ciekawsze technologie rakietowe, to prowadzimy w tej chwili w NCBR pracę związaną z układami panami sterowania rakiet, innymi słowy całą część elektroniki sterowania rakiet. Technologie radarowe nie budzą żadnych emocji, tutaj jesteśmy dobrzy, mamy polską łączność przede wszystkim i tu możemy zaoferować dużą gamę własnych rozwiązań, łącznie z rozwiązaniami szerokopasmowymi i bezpiecznymi. I technologie, które musimy pozyskać, żeby budować takie systemy, to przede wszystkim rakieta, jeżeli chodzi o rakiety krótkiego i średniego zasięgu i związane z tym komponenty podsystemu efektora, jak rzutnia, gałniki, czy chociażby technologia silników wieloimpulsowych, silników rakietowych wieloimpulsowych. Nie ma też w Polsce, można powiedzieć, no, producenta czy rozwiązań w zakresie własnej krajowej nawigacji i inwestycjami. Podsumowanie, przechodząc, żeby wchodzić powoli. Do budowy nowoczesnych systemów posiadamy wszystko poza efektorem. Posiadamy doskonałe technologie radarowe, które notabene wpisują się te współczesne wszystkie rozwiązania i rozwiązania także planowane są do zastosowania w zdjęcie. Posiadamy doskonałe środki łączności na bazie własnych polskich opracowań. Dużą wiedzę i mnogość rozwiązań systemów dowodzenia, która się prosi, żeby skonsumować w nowych programach. I przede wszystkim możliwości integracji systemów OPL, bo potrafiliśmy te systemy integrować. Jeżeli chodzi o efektor, czyli tą najważniejszą rzecz, która dopina szczególnie system do zasięgu czy średniego. Tu jesteśmy otwarci na współpracę z partnerami zagranicznymi, z którymi w tej chwili rozmawiamy i jak gdyby doszlifowujemy naszą wspólną propozycję.
To, żeby nawet była robiona w kraju, na przykład, jeżeli chodzi o to, jest takie najbliżej w tej chwili planowanych systemów, to przede wszystkim buduje to zupełnie nowy potencjał krajowy, na którym na chyba wszystkim zależy. Tworzy też zupełnie nową ofertę. Tak jak to wspominał pan profesor przed chwilą, 59 lat na wystawy w Wojsku Polskim i to jest najlepszy chyba moment, żeby pomyśleć o właśnie innych rozwiązaniach i taka szczelina czasowa wymiany systemu OPR na nowej generacji, no pojawi się, myślę, może szybciej niż 60 lat, ale dostatecznie długo, żeby z niej w tej chwili nie skorzystać. Jakbyśmy skorzystali, to mniej więcej, wykorzystując to wszystko, co pokazałem, możemy osiągnąć nasze cele finalne na przestrzeni lat 2034, czyli w ciągu kolejnych 10 lat, włączając to może prototyp pierwszej polskiej rakiety. A wracając do tego slajdu, który chyba będzie teraz hitem sezonu, no w tym wszystkim bardzo mi się prosiło, żeby gdzieś znalazło się miejsce dla polskiego CPA, bo zdolności w tym zakresie są. Szkoda byłoby tych wieloletnich doświadczeń zaprzepaścić i zamieniać. Dziękuję. Dziękuję panie dyrektorze. Konkluzja. Potencjał w Polsce jest, trzeba tylko odpowiednio to zintegrować. Także myślę, że dalej będzie tutaj w tym procesie integracji, zwłaszcza ten PCL, tak pasywny rada, który jest bardzo oczekiwanym, powiedzmy, technologią w Polsce. Dziękuję. Teraz poproszę pana doktora inżyniera Marka Gręzińskiego z Wojskowych Zakładów Uzbrojenia Grudziądz. Pan doktor przedstawi wybrane zagadnienie bezpieczeństwa eksploatacji sprzętu wojsk obrony przeciwlotniczej z perspektywy przedsiębiorstwa przemysłu obronnego, czyli znowu mamy aspekt przemysłu obronnego i tutaj tą ścieżkę badania, rozwój i przemysł. Bardzo proszę panie doktorze. Dzień dobry państwu, szanowni panowie. Celem mojego wystąpienia jest przedstawienie danych zagadnień zapewnienia bezpieczeństwa eksploatacji sprzętu wojsk obrony przeciwlotniczej z perspektywy przedsiębiorstwa przemysłu. Proszę państwa, na ekranie pokazano zagadnienie, które poruszam podczas wystąpienia. Tutaj w tym momencie nawiążę państwu pozwolą do wystąpienia pana profesora Kosińskiego i pana dyrektora Bolejka. 59 lat systemy rakietowe funkcjonują w Wojsku Polskim. Dokładnie tyle samo, że funkcjonują w branży. Proszę profesorowi mikrofon dostawić. Przepraszam. Bo pan mówi tam, a nie do mikrofonu. Przez firmę przeszły wszystkie zestawy przeciwlotnicze, począwszy od CS1, CS2, no i skończywszy w tej chwili na, oczywiście postradzieckie, skończywszy na 8 linii. Proszę państwa, na ekranie przedstawiono symbolicznie porównanie zasięgów oddziaływania na lądzie, w powietrzu, przestrzeni radiowej i cyberprzestrzeni. Zwracam uwagę na oczywistość, że zasięgi rażenia detektorów napędu powietrznego mogą zostać zwielokrotnione poprzez zastosowanie powierzchni. To jest oczywistość. Tak samo oczywistością jest to, że obrona przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej stanowi tak istotne wyzwanie. To wiele przesłanek na to wskazuje, między innymi aktualna sytuacja polityczna, karna, ekonomiczna w Europie i na świecie, ale jak wiemy z historii, nowoczesne technologie programowane do walki przestrzeni powietrznej mogą zostać użyte w każdym czasie, bo to się pochodzi przez wojny, bez ich poważnego dogadania. Należy przed tym dostrzec, że przestrzeń powietrzna jest środowiskiem operacyjnym, gdzie już od wielu dekad w okresie pokojowym prowadzona jest permanentna walka o prymat technologiczny. Nie ulega zatem wątpliwości, że siły powietrzne ze względu na posiadanie możliwości przenoszenia środków polowych na duże odległości przejmą główny ciężar operacji pokonania strony przeciwnej. Stąd też warunkiem sprzyjającym spełnienia tej roli musi być doinwestowane na najwyższym poziomie, aby stany możliwości były dostosowane do współczesnego poziomu wymagań technologicznych. Przy tym spełnienie warunków przez państwo jest najważniejsze wyzwaniem dla obrony powietrznej. Stąd też pytanie takie, jak doskonalić i rozwijać wszystkie rodzaje sił zbrojnych, aby uzyskać najwyższy poziom techniczny i technologiczny.
Otóż jednym z rozwiązań jest zachowanie interoperacyjności na wszystkich szczeblach dowodzenia i wsparcia działań. Na ekranie pokazałem wizualizację definicji pojęcia interoperacyjnej z pewnymi wymaganiami NATO, którą odniesiono do wymagań dotyczących wytwarzania sprzętu wojskowego, a więc na styku realizowanej przeciwnicy publicznej wojskowej. Wymagania w zakresie interoperacyjności stawione przez siły zbrojne sojuszników NATO stawiają coraz to wyższe wymagania dla dostaw sprzętu wojskowego, a skomplikowana struktura jego łańcucha dostaw w kontekście warunkowej formalno-prawnych jest z kolei liczbę wymagań stawianych twórcą i wykonawcą usług dotyczących wsparcia jego eksploatacji. Szanowni Państwo, jak dowodzą badania, bezpieczeństwo układu antropotechnicznego ze sprzętem wojskowym zależy od skuteczności współdziałającego systemu bezpieczeństwa, którego przedmiotem jest zapobieganie usterkom i usuwanie awarii, aby zapewnić dostępność sprzętu wojskowego do działań obronnych. Na ekranie pokazałem procesowalność w cyklu użycia sprzętu wojskowego zgodnie z wymaganiami NATO, to oczywiście publikacja AAP48. W aspekcie wybranych zagrożeń i szans dotyczących tutaj jakości, bezpieczeństwa ekologicznego, ekonomicznego, informacyjnego, a także w kontekście społecznym, politycznym i militarnym. Oczywiście cykl życia sprzętu wojskowego inicjuje potrzeba operacyjna. Etap koncepcji zaczyna się po podjęciu decyzji o wypełnieniu luki w posiadanych zdolnościach operacyjnych i kończy po wypracowaniu specyfikacji wymagań dla określonych systemów. Potem celem jest w ogóle dokonanie a priori oceny zaangażowania zasobów, identyfikacji poszczególnych potencjalnych ryzyk i korzyści w odniesieniu do kosztów pozyskania nowego lub modernizacji funkcjonującego sprzętu. W siłach zbrojnych jest on w Rzeczypospolitej Polskiej zorganizowany w ramach fazy identyfikacyjnej, analityczno-koncepcyjnej systemu pozyskiwania. Celem kolejnego etapu rozwoju jest wykonanie prac projektowych, rozwojowych, aby sprawdzić badania użytkownika w kontekście możliwości produkcji, badań, oceny użytkowania i zabezpieczenia logistycznego. W jego wyniku powstaje projekt systemu, który ma spełnić wymagania użytkownika, może być produkowany, oceniany, badany, użytkowany i wspierany podczas eksploatacji. Etap produkcji oczywiście odpowiada, jest realizowany po to, aby wykonać w ruchu powtarzalnym cecha funkcjonalnych i fizycznych. Etapom rozwoju i produkcji odpowiada w systemie pozyskiwania sprzętu wojskowego Rzeczpospolitej Polskiej faza realizacyjna. Kolejne dwa etapy, etap użytkowania i zabezpieczenia zgodnie z regulacjami MON odpowiadają w fazie eksploatacji. Celem jest wytworzenie warunków eksploatacji w zamierzonym środowisku operacyjnym przy zachowaniu ciągu i skuteczności operacyjnej na zapewnienie adekwatnego wsparcia logistycznego. W tym cyklu życia na etapie eksploatacji podejmowane są modernizacje, modyfikacje i naprawy sprzętu. Te działania pozwolą wprawdzie użyć cyklu życia sprzętu wojskowego, jednakże w pewnej chwili czasu rosnące nakłady na jego eksploatację będą skutkowały decyzję o wycofaniu tego sprzętu ze środowiska operacyjnego, czego zresztą likwidacji. Przedmiotowość zabezpieczenia technicznego w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa eksploatacji zgodnie z regulacjami MON w okresie pokoju może być ten sprzęt użytkowany wyłącznie w zaplanowanych limitach pracy na realizację zadań szkolno-bojowych oraz usługowo-naprawczych. Celem jest utrzymanie stałej sprawności technicznej oraz wykonawstwa obowiązujących zabiegów obsługowo-konserwacyjnych. Kolorem czerwonym na ekranie zaznaczony podsystem zabezpieczenia technicznego w systemie logistycznego zabezpieczenia działań wojsk. Ten system rozpoczyna się w momencie wprowadzenia sprzętu wojskowego do eksploatacji i kończy w momencie jego wycofania ze środowiska operacyjnego. Szanowni Państwo, eksploatacja sprzętu wojskowego wymusza optymalizację wykorzystania posiadanych sił i środków dla maksymalizacji wykorzystania jego cech użytkowych. Dlatego też organizacja i zabezpieczenie procesów zabezpieczenia technicznego powinna zapewnić odtworzenie wszystkich parametrów oraz resursów technicznych poprzez właściwe, terminowe
kompleksowe wykonanie niezbędnych czynności obsługowych i naprawczych. Na ekranie pokazano podmiotowe zabezpieczenia technicznego. Oczywiście zarówno rejonowe bazy logistyczne, jak i wojskowe oddziały gospodarcze, tak jakby inspektoratom wsparcia sił zbrojnych są odpowiedzialne za przygotowanie tych danych, zestawienie i są posiadają upoważnienie do zamawiania takich usług po tym przemyśle broni. Są to takie czynności obsługowo-naprawcze, które z uwagi na wyposażenie i możliwości techniczne warsztatów technicznych są możliwe do wykonania wojsku i są zlecane w ramach konsorcjum. Szanowni Państwo, zgodnie z decyzją my dochodzimy do przedmiotowości przedsiębiorstwa obronnego. Tutaj pokazałem uproszczoną mapę procesu. Dziękuję bardzo za uwagę, mapę procesu, która pokazuje, jak przedsiębiorstwo wojskowe, przedsiębiorstwo obronne, przepraszam, realizuje swoje zadania. Może pozwolą panowie państwo, że przypomnę definicję naprawy w myśl regulacji zawartej w 141 przyzwoń. Jest to zespół czynności mających na celu odtworzenie sprawności technicznej sprzętu wojskowego lub jego resursu poprzez usunięcie powstanych niesprawności i wykonanie słowem kluczowych operacji technologicznych. Dostawcą takich usług są właśnie wojskowe zakłady uzbrojenia grudziowe, które specjalizuje się w modernizacji, modyfikacji naprawach techniki rakietowej na poziomie przemysłowym. Tutaj tak pokazałem, jest na tym slajdzie, gdzie Państwo dostosowanie tej podmiotowości, przedmiotowości funkcjonowania firmy do standardów MON. Najważniejsze to plan jakości, który steruje wszystkimi procesami związanymi z realizacją przedmiotów umowy oraz ten niebieska strzałka, czyli panie doktorze, proszę. Dziękuję. Szanowni Państwo, schyłkowy okres cyklu życia obecnie przygotowanych radzieckich systemów rakietowych w Wojskach Obronnych przysługuje ograniczeniem napraw wykonywanych planowanych napraw. Stąd też obecnie zawierane przez spółkę umowy rekreacji usług poznają się siłą. Są to usługi, które wymuszają korelację procesów, które zachodzą z tymi, które są realizowane poza jej siedzibą, w miejscu aktualnej dyspozycji sprzętu. Powoduje to spore po prostu konieczność zapewnienia jakości wszystkich realizowanych procesów. Na kolejnym etapie pokazano schemat funkcjonalny zarządzania ryzykiem z wymaganiami NATO. Jest to kolejna adaptacja systemu zarządzania z punktu widzenia dostosowania tej organizacji do obowiązujących standardów NATO dotyczących zapewnienia jakości. Tutaj ryzyko jest realizowane w aspekcie wyrobu procesu, organizacji, a także systemu zarządzania i odnoszone przez cały czas do tak zwanego kompleksu zewnętrznego, czyli po prostu oczekiwań naszego biegłego klienta, którym są siły zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej. Kończę. Szanowni Państwo, podejmowane w cyklu życia modernizacji, modyfikacji i naprawy mają bezpośredni wpływ na szeroko rozumiane bezpieczeństwo, gdyż wobec zmieniających się uwarunkowań technicznych, technologicznych, politycznych, militarnych, logistycznych i materiałowych decydują one o sprawności technicznej sprzętu wojskowego, co przekłada się na gotowość bojową i manewrową wojska poprzez zapewnienie zdolności operacyjnych, przekłada się do danego bezpieczeństwo narodowe. Mniejsze rozważania są związane bezpośrednio z logistyką wojskową, która, jak wykazano, wymaga jednak wsparcia potencjałem przemysłu obronnego. Jednocześnie w skrócie udało mi się powieść, wymagania resortu obrony narodowej dotyczące zamawianych wyrobów usług wymagają głębokiego i trwałego dostosowania struktury i systemu zarządzania wykonawcy oraz jego ciągłej adaptacji do zmieniającego się kontekstu. Teraz pozwólcie Państwo na taką refleksję. Również pozwolę się tutaj nawiązać. Ale niech Pan mówi do mikrofonu. Nawiązać do wypowiedzi Pana Profesora Kietrasińskiego. Realizowany ze znakiem program modernizacji technicznej sił zbrojnych ma służyć do rozwoju zdolności operacyjnych.
celem zapewnienia interoperacyjności kolektywnej obrony. Pan pułkownik Maciej uprzejmy pokazać nam, jak na czym polega sieć oceniczna zestawu WISPA. Pozwólcie Państwo, że przypomnę, że dzisiejszy walor bojowy tego systemu przez wiele lat był poddawany modernizacji i modyfikacji. To właśnie podczas tych działań realizowanych podczas eksploatacji mamy to, co dzisiaj Polska zamierza pozyskać. W tym rozumieniu niebagatelne znaczenie mają doświadczenia i osiągnięcia wojskowych zakładów uzbrojenia SA dotyczące właśnie procesu modernizacji i modyfikacji postojeckiej techniki rakietowej. Łączenie z dorobkiem na arenie międzynarodowej naszych usług właśnie tej modernizacji i modyfikacji może to stanowić szansę dla skuteczności realizacyjnej programów modernizacyjnych dotyczących w zakresie zestawów rakietowych obrony powietrznej silnego i długiego zasięgu. Dlaczego? Dlatego, że wiemy klasy w Wydziązu na bazie zakładów na postać centrum bardzo panu Państwu dziękuję. Dziękuję panie doktorze. Znaczy, może ja mam też to na koniec panelu przedstawię, natomiast chcę zapowiedzieć kolejnego referenta. Wystąpi pan magister inżynier Roman Musiał. Jest obecny? Jest, tak. Który reprezentuje grupę WB. Tutaj dodam, że dotąd działał WB Electronics, ale WB Electronics się rozrasta, jest to już grupa przemysłowa, prywatna firma, która skupia między innymi Rakę, bo w skład WB wchodzi Rakę. Pan Roman Musiał będzie mówił na temat polski przemysł dla sił zbrojnych RP, możliwości rozwoju i wykorzystania polskich technologii w budowie systemu obrony przeciwlotniczej. Dziękuję bardzo. A chciałbym na to, co mam do przekazania, co chciałbym przekazać Państwu, żebyście spojrzeli na to z punktu widzenia WB, która jest nastawiona na wyniki finansowe, na ekonomiczność swoich działań, która działa w biznesie od 20 lat, z czego 40-70% eksportuje. Więc to nasze spojrzenie nie będzie może tożsame z tym, chociaż bardzo zbliżone w tych funkcjach, które profesor Pietrasiński, to co mówił dyrektor Borejko i tutaj panowie z wojska, będzie do tego nawiązywał. Co najmniej od dwóch dekad prowadzimy ciągłą, nieustającą konsolidację polskiego przemysłu zbrojeniowego, którego celem na samym początku miała być miała być integracja przemysłowa, produktowa przede wszystkim. I o ile ten proces konsolidacji się zakończył tam w kilku etapach, GUMA, Polskie Koncert Obronny, teraz Polska Grupa Zbrojeniowa, o tyle ten efekt zakończenia finansowo silnej grupy zbrojeniowej nie został zakończony. Pomimo wielu prób współpracy z firmami sektora zbrojeniowego zagranicznego, ta współpraca nie wydźwignęła tego przemysłu, nie wyspecjalizowała go. Nie powstały produkty, które są globalnie w stanie konkurować na rynku. Ten przemysł ciągle żyje tylko z polskiej armii. To jest śmierć dla tego przemysłu. Jeżeli nie będzie eksportować, jeżeli nie będzie miał wyrobów o znaczeniu globalnym, nie przetrwa. To zresztą widać po zakupach, jakie środki idą na zakupy importowe wojska, jakie idą w polskich środkach, w polskim przemyśle. Dziwne to jest, dlatego że tak jak tutaj padało, ten 30-milionowy kraj, który ma takie trudne położenie geopolityczne, staje się, przepraszam za słowo, drugą bananową, bo cały czas kupuje. Cały czas kupuje. A to, co my robimy jako polski przemysł do tych zakupów, to tak naprawdę jest szczątkowy udział w tych wszystkich projektach. Zakupiliśmy licencję Rosomaka, Wieży, Spajka. I mam takie pytanie do kolegów z przemysłu również. Czy został wytworzony na bazie tych doświadczeń technologii jakikolwiek produkt, który mógłby konkurować, który mógłby być ciekawy? Ja dla przypomnienia powiem, który wszyscy może wyznają, ja w latach 90-94 byłem dyrektorem MESCO i wdrażałem dyrektorem programu GROM. I dlatego tak bardzo tutaj będę się odwoływał do tych
do tych relacji. Czy to jest wina przemysłu? Nie, to nie jest wina przemysłu. Tak naprawdę kluczowym elementem zakupu licencji, offsetu, to były decyzje polityczne, a te decyzje polityczne skupiały się na jednym zadaniu. Ile ludzi zatrudnimy po zakupie tego, co wojskowcy. To, ile ludzi zatrudnimy, powinno być następstwem tego, że te zakupy i to, co przemysł dostanie zbrojeniowy, postawi go na innej półce finansowej. Jakbyśmy patrzyli dzisiaj, jak my patrzymy na to, gdzie dzisiaj jesteśmy. Stajemy się tak naprawdę zapleczem produkcyjnym niskomarżowych produktów, które tak naprawdę nie mają żadnego odniesienia biznesowego. No, powiedzmy, że dostarczymy jęcza, może dostarczymy parę elementów, może coś pomalujemy, a serwis, ale nie wszystko, panowie, nie macie dostępu. Nie. To tak naprawdę usypia ten przemysł i nie widać w ten sposób żadnych elementów podnoszenia możliwości tworzenia własnych rzeczy w tym przemyśle. Rzeczy globalnych. Cały czas podkreślam. Rzeczy globalne. To, co mówił pan profesor Pedrasiewski, co sobie zaznaczył, pan pułkownik zauważył, my nie dostajemy żadnych praw do tych elementów, które kupujemy. Licencję mamy ograniczoną. Nie tylko ograniczoną w zakresie, że nie mamy kodów źródłowych, jak się każdy element jest kupowany elektronicznie. Nie mamy kodów źródłowych, nie mamy prawa modernizacji. Wywiercić dziurę w nosomaku, to trzeba zgody firmy. Więc nie mówiąc już o słajdzie, montujemy wieżę bezzałogową i trzeba było płacić za prawo do montowania rakiety do wieży. Tak ograniczone prawa zakupu licencyjnego powodują, że tracimy własne zaplecze naukowe, bo nie rozwijamy się, uspokajamy się. Potrzebna nam jest wizja rozwoju i ta wizja rozwoju, która również, z którą ja się również utożsamiam, nie politycznie, jako człowiek prowadzący biznes. To jest wizja premiera Morawieckiego. Nasz przemysł powinien rozwijać produkty wysokomarżowe w nowych technologiach. I to powinno dotyczyć również przemysłu zbrojeniowego. Moją konkluzją na końcu, zanim przejdziemy, to ona się skupia na tym, żebyśmy spróbowali się jeszcze raz poderwać. To jeszcze raz poderwać mam na myśli przemysł zbrojeniowy, mam zwłaszcza tu na myśli BGZ, mam na myśli również i naszą grupę, ale i wiele innych małych firm, które naprawdę mają bardzo ciekawe, kluczowe technologie, które nie są w stanie rozwinąć bez współpracy właśnie z tymi dużymi przy dużych programach. Żebyśmy się stali tak naprawdę takim challengerem na rynku zbrojeniowym. Żebyśmy coś zaryzykowali. Dlatego, że nic nie mamy do stracenia, a mamy bardzo dużo do wygrania. Zrobiliśmy taką analizę biznesową, której wnioski tutaj Państwu powiem. Mianowicie zastanawialiśmy się, w czym się specjalizować. Czołgi, transportery, artyleria, rakiety, amunicja inteligentna. Przeanalizowaliśmy programy strategiczne rządowe, w jakim idzie rozwój gospodarki, gdzie idą nowe technologie, które są niosące te technologie, jakie mamy posiadane kompetencje i w grupie PGZ, i w grupie WB, jakie ma nasz podstawowy klient potrzeby i zasoby finansowe, gdzie one się znajdują, jakie są rynki eksportowe, czy będziemy mogli dalej sprzedawać i z tego tytułu uzyskać redystrybucję środków w Polsce. Mamy duże doświadczenie w technologiach rakietowych. Mamy trochę również i technologii również kątkowych, porozrzucanych. Mówię o tej wysokiej technologii. I uważamy, że w wyniku tej analizy został jeden wygrany, systemy rakietowe. To jest produkt, który niesie rozwój dla całej gospodarki. Mamy takie doświadczenie, które jest zlokalizowane w BAT-ie, w Instytucie Lotnictwa, WZU, z modernizacji systemów postradzieckich. Wiemy dużo o rakietach.
Rakieta naprawdę, proszę mi uwierzyć, nie jest skomplikowanym wyrobem. Ona jest skomplikowanym wyrobem, jak trzeba uzasadnić cel. Rakieta w dzisiejszych technologiach, w dzisiejszych naszych możliwościach technologicznych, takich średnich, jest naprawdę prostym wyrobem. Jest naprawdę prostym wyrobem. Czyli technologia, technologie, zwłaszcza algorytmów neuronowych, sztucznej inteligencji, planowania, obróbki, szybkości obróbki są niesamowite. A mogę coś na ten temat powiedzieć, dlatego że sami się zajmujemy właśnie takimi elementami. A żeby taką decyzję podjąć, to tak naprawdę potrzebne jest znowu włączenie polityki. Żeby być w tym klubie producentów rakietowych na świecie, a mamy już pierwszy własny wyrób, to jest GROM, to ja uważam, że potrzebne są decyzje polityczne. Tak naprawdę wszystkie zakupy są decyzjami politycznymi. Z jakiego kierunku bierzemy? Co z tego tytułu będziemy mieli? W 1994 roku, kiedy odchodziłem z MESCO, uruchomiona była pierwsza rakieta GROM. Dzisiaj minęło 24 lata, a MESCO w jakiej sytuacji wiemy wszyscy. Nie wyprodukowano nic nowego, nic nie zrobiono. Według mnie wydano miliardy na badania, na rozwój technologii rakietowej, na wsparcie ZMON-u, przecież było ogromne. Ile środków sam MON przeznaczył? Ile środków uzyskały uczelnie na takie badania? I co mamy dzisiaj? Ciągle tego starego grona, 94 roku. Panowie, no to przecież, jeżeli chodzi o przemysł, to jest tragedia. Dla mnie to jest osobiste. Jak patrzymy na ten cały program, który chcemy zrealizować? Panie dyrektorze, proszę o konkluzję. Dziękuję. Stajemy tutaj, aby zaproponować, żeby zbudować projekt rządowy, który pozwoli zbudować rakietę średniego zasięgu w Polsce. Rakieta, która jest w naszym zasięgu technologicznym, w naszym zasięgu również rozpatrzenia politycznego. Tą rakietę chcemy zbudować wspólnie z Ukrainą. Na bazie rakiety R-27. Mówię na bazie rakiety, dlatego że rakiety R-27 już nie. Ukraina 10 lat temu nie dostawała elementów i zaczęła budować własną rakietę. Amerika została. Jest to rakieta wysokomanewrowa, mogąca również niszczyć cele manewrujące. I tą rakietę uważamy, że możemy uruchomić w Polsce w ciągu 3 lat. W ciągu roku jesteśmy w stanie odstrzelić pierwszą rakietę bez poligonu. Mamy wyrzut. Wiemy, jak jest zbudowana głowica. Mamy 3 głowice. Pasywną, aktywną i termoaktywną. Mamy paliwa MESO. Mamy cały system, o którym mówił tutaj dyrektor Borejko. Cały system. Potrzeba nam tylko wtyczki interfejsu do emisekra, tak naprawdę. Nie potrzebujemy zbyt dużo myśleć na ten temat, jak się włączyć tą kopułę, bo większość tego nie ma. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję panu bardzo. Teraz zaprosimy pana magistra inżyniera Dawida Cieślińskiego z Instytutu Lotnictwa. Pan magister przedstawi nam rakietę ILR-33 Bursztyn jako platforma do testów technologii rakietowej. Zapraszam pana. Czas 15 minut. Naukowo. Proszę Państwa, dzień dobry. Nazywam się Dawid Cieślicki, jestem inżynierem Centrum Technologii Kosmicznej Instytutu Lotnictwa. Tematem mojego wystąpienia jest przedstawienie rakiety ILR-33 Bursztyn jako platformy testowej technologii rakietowej. Pokrótce, Instytut Lotnictwa, która został założony w 1926 roku, posiada 90-letnie ponad doświadczenie w pracach w sektorze badawczo-rozwojowym w dziedzinie lotnictwa, kosmonautyki oraz transportu. Od ponad 10 lat funkcjonuje dedykowane Centrum Technologii Kosmicznych, w którym rozwijane są nie tylko technologie rakietowe, ale również przetwarzanie danych satelitarnych, teledetekcja. Jeśli chodzi o dziedzictwo Instytutu, w latach 60-70 prowadzone były prace nad rakietami typu Ziemia-Ziemia oraz
200 rakiet różnego typu z rodziny Meteor i jedna z nich przekroczyła umowną granicę kosmosu, czyli 100 km. Po kilkudziesięciu latach, ponieważ program został zawieszony, powróciliśmy w Instytucie Lotnictwa do działalności związanej z technologiami rakietowymi. I od 2007 roku w Zakładzie Technologii Kosmicznych prowadzimy pracę nad głównie napędami rakietowymi oraz napędami satelitarnymi. Większość opracowujemy silniki nie tylko na ciekłe materiały pędne, ale także na stałe materiały pędne i na materiały hybrydowe. Najważniejszą częścią tej prezentacji jest przedstawienie flagowego projektu Instytutu, czyli rakiety PLR-33 Buźty. Jest to platforma, której docelowym pułapem jest przekroczenie granicy 100 km, ale przeznaczona jest ona do prowadzenia m.in. eksperymentów mikrograwitacji, nie tylko samych eksperymentów naukowych, ale także demonstratorów technologii, które mają zostać zastosowane w sektorze kosmicznym. Jest to dobra i tania platforma do przetestowania tego przed docelowym lotem na orbitę, ale jest też platformą do testowania technologii do zastosowania na rakietach nośnych, które te satelity mają wnosić na orbitę. W 2014 roku powstał koncept, przez rok 2015 trwały prace związane z projektem. Rok później przystąpiliśmy do fazy wykonawczej testowej i w 2017 roku w październiku miał miejsce pierwszy lot na Polinie Krawsko, o którym jeszcze wspomnę. Pokrótce, rakieta Bursztyn składa się z dwóch głównych członków. Pierwszy to zespół napędowy składający się z głównego silnika hybrydowego i pomocniczych silników rakietowych, o których za chwilę jeszcze powiem więcej. I z drugiej części, tak zwanego członu odzyskiwalnego, w którym znajduje się przedział na ładunek płatny, system odzysku oraz komputer pochodowy i system sterowania. Maksymalny pułap docelowy jest to 100 km, przekroczenie 100 km, zaś prędkość maksymalna rakieta osiąga prędkości przekraczające 1200 m na sekundę, czyli ponad Mach 4. Misja rakiety nie jest dobrze widoczna, podpisana, więc opowiem pokrótce. Start odbywa się z mobilnej wyrzutni rakietowej naszej konstrukcji, z równoległa praca zespołu napędowego boosterów i głównego silnika. Po kilku sekundach po zakończeniu pracy silnika następuje separacja silników pomocniczych członu głównego, który następnie jest napędzany głównym silnikiem hybrydowym. Po przekroczeniu apogeum rozpoczyna się trójstopniowy odzysk rakiety. Po krótkim odcinku spadku schodownego następuje pirotechniczne rozcalenie systemu zespołu napędowego od członu odzyskiwalnego. Człon odzyskiwalny zostaje rozstateczniony, dzięki czemu wchodzi w korkociąg płaski, który znacznie zmniejsza jego prędkość. Dzięki temu z bardzo dużej wysokości możemy spowolnić rakietę do prędkości pokrętowych, przy których możemy otworzyć bezpieczny spadochron. Zatem otwarty jest pierwszy spadochron stabilizujący i niewiele ponad ziemią główny spadochron, dzięki któremu człon odzyskiwalny przyziemia z prędkością około 7 metrów na sekundę. Jeśli chodzi o zespół napędowy, silniki pomocnicze są to silniki rakietowe na stałe materiały, które rozwijaliśmy jeszcze z Politechniką Warszawską. Zostały one przetestowane wielokrotnie w locie na rakiecie H1. Są to silniki o ciągu 6 kN, w czasie pracy ponad 2 sekundy. Jak wspomniałem wcześniej, zostają one mechanicznie oddzielone od członu głównego, a cała komora, komora spalania jest strukturą kompozytową. Mamy tutaj właśnie też technologię opanowaną na wyjania kompozytowych silników rakietowych. Główny silnik jest to silnik hybrydowy, który bazuje na technologii otrzymywania wysokostężonego natlenku wodoru, którą Instytut Lotnictwa opatentował i na inicjatywie Instytutu jest on przez firmę prywatną sprzedawany na rynku. Jest to ponad 98% stężenie i pełni on rolę utleniacza w silniku hybrydowym. Stałym paliwem jest ziarno polietylenowe i zasadniczą zaletą przewagą silnika hybrydowego nad silnikiem na stałe materiał pędny jest możliwość jego wielokrotnego uruchamiania. Nie mamy tutaj do czynienia z sytuacją, że nie możemy modelować czasem pracy silnika, jak jest to w przypadku stałych materiałów pędnych, a możemy
czas pracy silnika i jego sekwencję odpalania dostosować do konkretnej misji. Tutaj widoczny jest kadr z testu na hamowni. Akurat jest to kadr z kamery termowizyjnej. Powiem jeszcze, że jest to silnik hybrydowy o nominalnym ciągu 4 kN w czasie pracy 40 sekund. Przed wykonaniem testu lotnego całej rakiety prowadziliśmy kampanię testową naziemną, podczas której testowaliśmy nie tylko silniki na hamowniach, ale także testowaliśmy komputer pokładowy, pirotechniczny system separacji rakiety. Przy czym warto jest wspomnienia, że ze względu na złożoną, na złożoność systemu odzysku, zdecydowaliśmy się na wykonanie kampanii testów zrzutowych przy wykorzystaniu śmigłowca Mi-17. Tutaj mieliśmy do czynienia, współpracowaliśmy z Wojskiem Polskim na poligonie w Nadarzycach. I po 2017 roku, po pomyślnej kampanii naziemnej, przeszliśmy do kampanii lotnej całej rakiety. Pierwszy lot rakiety odbył się na poligonie w Drawsko-Pomorskim. Osiągnięto pułap 14,7, około 15 km. Wynikał on z dwóch faktów. Po pierwsze, ze względu bezpieczeństwa, ze względu na ograniczony rozmiar poligonu w Drawsko-Pomorskim, a druga kwestia jest to aktualny pułap dopuszczalny lotu nad poligonami w Polsce. Było to na kilku 2017 roku 15 km. Test przebiegł pomyślnie. Jest to pierwsza rakieta wykorzystująca stężenie natlenku ponad 98%. I pierwsza od 45 lat polska rakieta sondująca, umożliwiająca lotem na pułapie niedostępne dla balonów stratosferycznych. Druga kampania testów lotnych miała się odbyć w tym roku we wrześniu na poligonie w Ustce. Byliśmy przygotowani na wypuszczenie dwóch rakiet, przy czym chcieliśmy testować nowy moduł sterowania, który został opracowany w Instytucie. Jednakże testy się nie odbyły z powodu prądów strumieniowych. Podczas całego okna startowego mieliśmy do czynienia przez 4 dni z prędkościami wiatru przekraczającymi 100, a nawet 200 km na godzinę. Więc ze względu bezpieczeństwa, zgodnie z naszymi instrukcjami bezpieczeństwa i instrukcją operacyjną poligonu, odstąpiliśmy od przeprowadzenia próby. Niemniej podczas tej kampanii testowej udało się dokonać kilku istotnych rzeczy. Przy czym jedną z ważniejszych jest sprawa prezydencowa. Nazwijmy to uwolnienie dopuszczalnego pułapu lotów. Tutaj przy współpracy z Polską Awiacją Kosmiczną i szefostwem służby ruchu lotniczego udało nam się doprowadzić do sytuacji, w której można powiedzieć zniesiono maksymalny pułap, który był dotychczasowy na około 15 km i na potrzeby tego testu, to nie jest stała kwestia, na potrzeby tego testu zostały wydzielone elementy przestrzeni powietrznej typu exercise area, dzięki której mieliśmy możliwość lotu od zera do wartości unlimited. Przy czym przyznam, że w tym locie próbowaliśmy, nie wiedzieliśmy, żeby wykorzystać maksymalne możliwości rakiety puszczy, ale ze względu na możliwość wychylania powierzchni sterowych oraz ograniczony akwen, który jest osłaniany podczas testów rakiety, chcieliśmy osiągnąć pułap rzędu 30 km, co uważamy za kwestię bezpieczeństwa przy pewnych prędkościach wiatru. Teraz chciałbym Państwu pokazać film z pierwszej kampanii testowej z 2017 roku, z pierwszego lotu rakiety Bursz.
koledze do prezentacji. Co nam dało rozwój bursztyna? Przede wszystkim dzięki zweryfikowaniu działania systemów, podsystemów rakiety w locie, możemy powiedzieć, że opanowaliśmy kilka istotnych technologii, nie tylko bezpośrednio związanych z konstrukcją rakiet, ale także technologii materiałowych i technologii wytwarzania. Jesteśmy w związku z tym posiadaniem tzw. building blocks, czyli gotowych komponentów, podsystemów, które skalowalne mogą być zastosowane w rakietach większych, w rakietach orbitalnych, ale też w rakietach suborbitalnych o większej masie, większym zasięgu, większym pułapie. Wśród nich należy wymienić m.in. zaawansowane technologie zaawansowanych materiałów operacyjnych, wytwarzanie struktur kompozytowych. Tutaj silniki rakietowe posiadają korpusy kompozytowe, głowice również. Jeśli chodzi o systemy użytkowe, system odzysku, elektronika pokładowa, mamy rozwinięty całkowicie w Instytucie Lotnictwa system wewnętrzny, system komputera pokładowego. Mamy możliwość dwustronnej komunikacji z rakietą oraz hybrydowy silnik rakietowy, silniki pomocnicze na materiał pędny. Tak jak wspomniałem, silnik hybrydowy z całą istotą zaletą możliwości regulacji jego czasu pracy przez włączanie i wyłączanie. I też wspomnę, że dbamy o tę własność intelektualną i patenty. Też na prawej stronie jest pokazane, zaprezentowane na targu możliwości patentowe. Już wierzę tak do konkluzji. Udało się zdobyć nagrodę za rakietę bursztyn na targu, ale też na targach w Rybnerce. Posiadam kilka patentów, kilka jest w trakcie opiniowania. Co jeszcze istotne, nasze działania wpisują się w realizację polskiej strategii kosmicznej. W cele szczegółowe numer 3 i numer 5 wbudowaliśmy kadrę 30 specjalistów w dziedzinach technik rakietowych. Realizujemy kilkanaście projektów w ramach europejskich i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju projektów. Jeśli chodzi o przyszłość, rakieta bursztyn stanowi dobrą podstawę do dalszego rozwoju, ale sama w sobie może oferować się jako platforma do przeprowadzania eksperymentów nie tylko naukowych, ale także demonstratorów technologii do zastosowania w kosmosie. Może umożliwić również w sektorze obronnym daje możliwość testowania nie tylko wielu technologii, ale wielu rozwiązań. Jak wspomniałem, jest to rakieta o dużej prędkości, o dużym pułapie i jest to rakieta o średnicy PIL 230, zatem jest sporo miejsca na umieszczenie komponentów do przetestowania. Wnioski. Rakieta Bursztyn jest w pełni polską konstrukcją, opartą na środkach statutowych Instytutu Lotnictwa. Jest to konstrukcja nowatorska na skalę światową, m.in. ze względu na wykorzystywanie tak wysokostężonego nadtlenku wodoru. Rozbudowaliśmy dzięki temu projektowi zaplecze infrastrukturę badawczą, która poszerza nasze możliwości realizacji dalszych projektów coraz bardziej samodzielnie. Wykreowaliśmy możliwość realizacji zaawansowanych projektów i rozwinęliśmy nowe technologie o zastosowaniu i cywilnym, i wojskowym. Dziękuję serdecznie za uwagę i zapraszam do kontaktu i współpracy. Dziękuję panu. Dziękuję. Proszę Państwa, kolejny przedstawiciel Wojskowych Zakładów Uzbrojenia w Grudziądzu, pan magister inżynier Jacek Warszak, będzie mówił o modernizacji jako ciągłym procesie rozwoju przeciwlotniczych zestawów rakietowych. Jak wiadomo, zakłady w Grudziądzu posiadają duże doświadczenie w modernizacji zestawów rakietowych. Przypomnę, że takie systemy jak KUB czy OSA były modernizowane właśnie w UZ-u Grudziądz. Bardzo proszę. Dziękuję profesorze serdecznie za przedstawienie. Dziękuję wszystkim za wytrwałość. Jesteśmy przy końcowi. Będę się bardzo, co się mówi, bo ja jestem też. Wojskowe Zakłady Uzbrojenia szczegóły są znane z modernizacji, z modyfikacji przeciwlotniczych zestawów rakietowych. Tym razem będę chciał pokazać nasze nowe kompetencje, nasze nowe jakby tutaj dążenia w rozwoju. Swój panel podzieliłem na trzy tematy, jako symulator, trenażery, serwis oraz system antydronowy. W ostatnim czasie, zdobywając nowe kompetencje, opracowaliśmy symulator trenażera na załóg BWB OSA. Jak Państwo możecie zobaczyć, po lewej stronie mamy widok starego sprzętu, który był zamontowany. W
wyniku naszych prac konstruktorów informatyków, elektroników, ich kunszt zaowocował opracowaniem nowego cyfrowego detektora sytuacji powietrznej oraz imitatora maszyny bojowej. Niewątpliwie, jak Państwo kojarzycie symulatory, zazwyczaj to widzimy oprogramowanie. W tym przypadku, oprócz oprogramowania, gdzie Państwo będziecie mogli zobaczyć na filmie, jak zasymulowaliśmy systemy pasywne, trzeba oddać konstruktorom elektronikom, że zasymulowali wszystkie elektroniczne sygnały, cyfrowe, impulsowe, sygnały radarowe. Dzięki temu jest możliwość treningu, przećwiczenia swojej pracy w miejscu pracy, jakim jest PRW Białostok. Najważniejsze tutaj osiągnięcia w tej pracy było stworzenie imitatora sytuacji cyfrowego, imitatora sytuacji powietrznej, który jest podzielony na poszczególne konsole. Mamy oczywiście tutaj konsolę sytuacji powietrznej, czyli potrafimy przygotować misję, którą nasi operatorzy będą musieli zrealizować. Mamy konsolę sytuacji taktycznej. Jest to nowość w trenażerze. Zaimplikowaliśmy protokoły komunikacyjne, taktyczne protokoły komunikacyjne, jak jest Link 11 z protokołu komunikacyjnego systemu radarowego, czyli ASTERIT. Konsola zarządzania celami oczywiście jest nam bardzo potrzebna, ponieważ dodaliśmy nowe możliwości trenażera, zwiększyliśmy funkcjonalność oraz zwiększyliśmy fizykę celów dzięki oczywiście współpracy z przedstawicielami Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Przemysłu. Potrafimy tak naprawdę, jak to się mówi, utrudnić naszym operatorom zadania. To powoduje, że ich wyszkolenie jest bardziej profesjonalne, oni są bardziej przygotowani do działań w rzeczywistości. Oczywiście dodatkowe rzeczy to konsola automatycznej oceny oraz konsola zobrazowania danych. Skupiliśmy się oprócz dzisiejszych czasach, musimy pamiętać, że dostarczając sprzęt, nawet sprzęt dla sił zbrojnych RP, trzeba pamiętać o ekonomii. Nasze oprogramowanie uwzględniło to wszystko. Jest przygotowane, że jest ono przejrzyste, czytelne i bardzo szybkie do zrozumienia. W tym przypadku prezentujemy na przykład proste okno, gdzie tak naprawdę definiujemy cele. Jak Państwo mogą zobaczyć, cele są wyraźne, jaki to ma być cel, budujemy do niego fizykę oraz tak naprawdę przedstawiamy, czy ten cel ma być wygenerowany przez symulator oraz czy może być przyjęty z innego symulatora, ponieważ jest możliwość wymiany tak naprawdę za pomocą protokołów DSHLA. Zapraszam Państwa teraz do obejrzenia filmu. Sądzę, że słowa pomału są obecnie znaczące, jak w tym przemówi. Na filmie proszę zwrócić uwagę podczas właśnie tej prezentacji, jak realistycznie oddano widok kamery termicznej, sensor dzienny oraz model matematyczny został opracowany w Wojskowym Zakładzie Uzbrojenia i zaimplementowany w oprogramowaniu. Proszę mi. Zaczął się.
Wracając do tematu, mówiąc o rozwoju Wojskowych Zakładów Uzbrojenia, też mamy na uwadze jakby rozwój związany z powstaniem, z planowaniem powstania Centrum Serwisowo Szkoleniowego dla Programu Wisła. Poświęcę tutaj 2-3 zdania. Jak Państwo widzicie, oprócz znanych nam już tutaj zagadnień związanych z serwisowaniem czy ze szkoleniem, są tutaj dwa nowe tematy. Jednym tematem w celu przyspieszenia reakcji przemysłu na potrzeby klienta jest to utworzenie magazynu buforowego, w którym będą oczywiście przygotowane najważniejsze, najbardziej strategiczne komponenty do szybkiej realizacji. Jako wsparcie informatyczne w projekcie planowane jest użycie jakby tutaj oprogramowania związanego z CEA-ami. Ostatnim tematem mojej prezentacji jest to w ostatnim czasie Wojskowe Zakłady Uzbrojenia pracują nad systemem antydronowym. Cała historia systemu antydronowego rozpoczęła się już w roku 2015, gdzie Polska Grupa Zbrojeniowa zwołała tak zwane spotkanie pasjonatów najnowocześniejszej techniki elektronicznej i informatycznej w celu rozwiązania problemu, jaki może być zwalczaniem małych, bezzałogowych statków powietrznych. Na chwilę obecną chciałbym Państwu jakby tutaj przedstawić ścisłą współpracę. Wojskowe Zakłady Uzbrojenia, Komitet Techniczny współpracuje z Wojskowymi Zakładami Elektronicznymi. Dodatkowo wspierani jesteśmy przez spółkę PCO. Podkreślam to, ponieważ jesteśmy jakby dowodem, że polski przemysł potrafi zbudować własne komponenty do zwalczania systemu, do zwalczania małych bezzałogowych statków powietrznych. Jedynym mankamentem jeszcze na dzień dzisiejszy jest to zbudowanie własnego systemu radarowego, ale wierzę, że nasi koledzy z Titura Radaru niedługo mnie zaskoczą. Wracając do historii, 2015 pierwsze badania w celu rozwiązania tego najważniejszego pytania, czy tak naprawdę sensory termiczne zobaczą ten mały bezzałogowy statek powietrzny, i w 2015 w grudniu, w warunkach zimowych, dosyć trudnych, ponieważ naświetlenie słoneczne jest małe, mały statek powietrzny nie generuje dużej charakterystyki termicznej, okazuje się, że już mamy pozytywne wyniki, czyli osiągamy 2000 metrów. Od odległości 2000 metrów już mogliśmy tak naprawdę przełączyć obiekt w śledzenie razem z videotrackerem, czyli w systemie pasywnym. Następnie powtarzamy badania, tutaj nie ma opisane, oczywiście w czerwcu 2016 razem z kolegami z PCO uzyskujemy wynik 3000 metrów, ale używamy już w tym momencie zymu cyfrowego. Kolejne daty rozwijania się projektu, pozwólcie Państwu, że przejdę dalej. Najważniejsze dla mnie na dzień dzisiejszy były to testy w maju tego roku, ponieważ na prośbę przedstawicieli Polskiej Grupy Zbrojeniowej Wojskowe Zakłady Uzbrojenia razem z Wojskowymi Zakładami Elektronicznymi musiały udowodnić, że poszczególne komponenty zostały przebadane i tak naprawdę sprawdzają się na poligonie. W tym celu w maju tego roku zorganizowaliśmy przedstawienie, może prezentację bym to nazwał, działania poszczególnych komponentów systemu antydronowego za wyjątkiem systemu radarowego. Towarzyszyła nam oczywiście głowica optoelektroniczna, która jest zamontowana na PLW GOS-a oraz lanca elektromagnetyczna służąca do neutralizacji. Powiem Państwu w ten sposób. Przygotowaliśmy dwa cele. Może cele to wszystko powiedziane, dwa statki powietrzne. DJI Phantom 4 oraz DJI S1000. Scenariusze oczywiście wykonaliśmy z wynikiem zadowalającym. Uzyskaliśmy parametry do 1000 metrów, jeżeli chodzi o neutralizację. Jednak naszym kolegom z Polskiej Grupy Zbrojeniowej nie było to wystarczające i wyzwali nas tak zwany pojedynek. Pojedynek polegał na tym, czy zgodzimy się zneutralizować bezzałogowy statek powietrzny, którego po raz pierwszy zobaczymy. Oczywiście nie znaliśmy do końca, jaki to będzie obiekt, ale po krótkiej konsultacji technicznej powiedzieliśmy, że spełnia te parametry, do których zostały stworzone nasze założenia taktyczno-techniczne, że podejmujemy się tym walką. Walka polegała na tym, że statek bezzałogowy, statek powietrzny został podniesiony. Bardzo szybko go zauważyliśmy pomimo swoich niewielkich rozmiarów, to było 30 do 40 cm już w sensorze optycznym. I
Zadaliśmy takie pytanie, czy mamy użyć neutralizatora. Oczywiście komenda była tak, proszę użyć neutralizatora. No to użyliśmy. Oczywiście ten dron nie był przygotowany do takiego zadania. Nie miał sobie odpowiednich procesów spice-air. Spowodowało to, że poza działaniem neutralizatora dron bardzo szybko zbił się do góry i nie wiadomo w sumie dlaczego. Poleciał w odpowiednim kierunku i nie do tej pory nie został odnaleziony. W tym momencie, na etapie demonstratora, ja mogę powiedzieć, że mamy już pierwszy dron zniszczony, nieznaturalizowany. Zasada działania systemu autodromowego. Oczywiście, pojawienie się bezodwodowego statku powietrznego, system radarowy go wykrywa, przekazuje informacje do systemu optycznego. System optyczny ma na celu zidentyfikowanie. Następnie przekazanie do efektora. Może być to efektor, oczywiście obecnie proponujemy efektor niekinetyczny. Fajną teraz rozmowę również na rozwiązanie efektora kinetycznego. Efektor niekinetyczny, jego głównym zadaniem oczywiście zakłócenie pracy pomiędzy operatorem a dronem. Nie zatrzymujemy się w naszych pracach, cały czas kontynuujemy. Nasze prace są teraz na etapie integracji głównych elementów. Tak jak powiedziałem, wszystkie komponenty zostały już przebadane indywidualnie, ponieważ założenia były takie, żeby sprawdzić każdy element i potwierdzić go w działaniu. Jak widzicie Państwo, rozpoczęliśmy nasze prace nad bardzo takim, jak ja mówię, grubymi elementami, gdzie ta ergonomia była tak naprawdę na bardzo słabym poziomie. Sytuacja powietrzna była wyświetlana na dolnym ekranie, a obraz z sensorów optycznych na górnym. Obecnie prace trwają, Państwo możecie też zobaczyć na zewnątrz. Można to wszystko tak zoptymalizować, tak to pomniejszyć, że jeden operator będzie mógł po prostu obsługiwać system antydronowy, jeżeli system antydronowy jest systemem automatycznym, ponieważ nasz koncept zakłada też wysunięcie efektorów w postaci operatora efektora w teren. Panie magistrze, tak, skończył się. Efektem działania, Państwo możecie teraz zobaczyć, w sensorze optycznym widzimy drona, wydanie komendy neutralizatora, dron w tym momencie się obraca, on wykonuje zadanie powrotu do swojego punktu startu. Większość dronów reaguje w ten sposób, że jeżeli zostanie zerwana łączność pomiędzy operatorem a dronem, to wykonują tak zwaną komendę RTL, czyli Return to Land. Są sytuacje, że może on automatycznie wylądować, zatrzymują się niektóre drony, ale w większości przypadków też te drony zaczynają zataczać większe koło. Dlaczego? Szukają sygnału. Sygnału, który dalej będzie nimi prowadził. Dlaczego tak ważne stają się systemy antydronowe? Otóż w tym roku, drodzy Państwo, możecie znaleźć informacje prasowe, jak mały bezodwodowy statek powietrzny, który prezentujemy tu na zewnątrz, jest to DJI Phantom 4, został uzbrojony granatem. To jest najtańszy, chciałbym powiedzieć, środek napadu powietrznego. To są 4000 zł. I użyty w rękach, niepowołanych rękach, skutkuje zniszczeniem pojazdu. Amerykanie nie potrafili sobie w tym roku poradzić. Możecie Państwo znaleźć sami w internecie zdjęcia, jak próbują to zestrzeć, jak próbują użyć pojedynczych pistoletów, karabinów. To nie jest takie proste, te drony są bardzo szybkie. Znałem, do sierpnia tego roku znałem prawie wszystkie odpowiedzi na system antydronowy, dopóki nie otrzymałem jednego telefonu, który dał mi kolejne zagrożenie. Zagrożenie polegało na tym, że jeden z panów mnie zapytał się, co będzie w przypadku, jeżeli będzie jechała ważna osobistość na autostradzie 140 km/h, a ja po prostu poprowadzę drona. Drona nie klasy DJI Phantom, który tutaj możemy sobie zaobserwować, ale tak nazwanego drona, który jest dronem sportowym, który osiąga prędkości powyżej 140 km/h. Dobra. Możecie sobie Państwo wyobrazić, co to będzie, jeżeli ten dron zderzy się z tym pojazdem na autostradzie. Jest na to w tym celu też takie rozwiązanie. Mam nadzieję, że przebadamy i przekażę Państwu wyniki w połowie przyszłego roku. Podsumowanie. To nie jest dramatyzm. To jest realność. Potrzebujemy coraz bardziej systemów antydronowych zarówno na rynku zbrojeniowym oraz na rynku cywilnym. Wyniki dotychczasowych badań wskazują, że opracowane systemy antydronowe powinny być coś budową modułową. Co to znaczy? To nie, że to jest idealne rozwiązanie system radarowy, system optyczny.
Do tego trzeba myśleć o wykonaniu nowych sensorów i cały czas te systemy rozwijać. Ja powtarzam, system NATO-dronowy to działa na zasadzie wirus oraz antywirus. Rozsądna ilość bezpilotowych statków powietrznych wymaga permanentnych działań w kontekście budowy świadomości wśród społeczeństwa w zakresie niebezpieczeństwa związanego z użyciem bezpilotowych statków powietrznych. Drodzy Państwo, ja podam kilka przykładów. A wyobraźnia ludzka tak naprawdę obecnie nie zna granic, do czego można użyć małe bezpilotowe statki powietrzne. Dziękuję jeszcze za uwagę. Dziękuję. Następne wystąpienie będzie pana profesora Pawła Soroki. Oczywiście również tu jest napisany pan dr Krzysztof Pająk. To jest Polskie Lobby Przemysłowe. Zapraszam panie profesorze. I czas. 15 minut. 16. Dwa zdania na Polskim Lobby Przemysłowym. Polskie Lobby Przemysłowe jest organizacją społeczną, wyłącznie opiniotwórczą, nie prowadzimy klasycznego lobbingu, naprawdę działamy społecznie, istniejemy już 25 lat, zajmujemy się branżami strategicznymi, opiniowanym, które tam zachodzą, w tym przemysłem zbrojeniowym i jego zakresem badawczo rozwojowym. Jeśli chodzi o ten materiał, to on powstał nie tylko w mojej współpracy z doktorem Krzysztofem Pająkiem, który jest ekspertem Polskiego Lobby Przemysłowego, ale także uwzględniamy nasze opinie i stanowiska dotyczące systemu obrony powietrznej, bo wielokrotnie w ostatnich latach na ten temat się wypowiadaliśmy, choć współorganizatorami na ten temat konferencji. Jeśli chodzi o skuteczny system obrony powietrznej, ale to jest pierwsze. To tu trochę powtarzam to, o czym była mowa, ale dla wywodu. Skuteczny system powinien być wielowarstwowy i oczywiście najwyższą warstwę stanowią rakiety przeciwlotnicze średniego zasięgu. Potem mamy warstwę liczną krótkiego zasięgu i bardzo krótkiego zasięgu, czyli systemy Gron, Pion czy system POPA. Systemy te, mówię o tej najniższej warstwie, systemy te produkuje polski przemysł obronny. Drugą warstwę stanowi będą rakiety krótkiego zasięgu. Obronę w tej strefie ma zapewnić system LALEW, który nie licząc rakiety, nie ma w całości, może być wyprodukowany naszym zdaniem przez polski przemysł obronny. Systemem średniego zasięgu tworzącym górną warstwę obrony jest oczywiście system WIS. W kontekście obrony powietrznej nie można zapominać, że o roli, jaką pełnią myśliwskie samoloty przechwytujące, no oczywiście nie być dziś o tym też była mowa, które mogą operować nad pułapie od 15 do nawet 17 km. Sprawia to, że powinny współdziałać z systemami rakietowymi w jednym systemie dowodzenia wspomaganym przez środki radiolokacyjne dostępne dla naziemnych systemów przeciwlotniczych. Tutaj jeszcze dodam, że jesteśmy to na takim etapie, że toczy się debata co dalej z myśliwcami MiG-29. Potrzebny już jest następca, przynajmniej za kilka lat. Decyzje nie zapadły, zdjęcie z tym orłem. Ale na pewno ta decyzja powinna być podjęta. Same F-16 nie zawsze. Budowa nowych okrętów dla nadawców wojennych powinna uwzględniać udział w systemie obrony powietrznej. Wyposażenie okrętów, pociski przeciwlotnicze, odpowiednie radary może nie tylko zwiększyć zasięg wykrywania, ale również elastycznie rozszerzać nad obszarami morskimi, na dalekich podejściach strefę obrony powietrznej naszego kraju. Potrzeba integracji systemu PISMA-NAVE wynika zarówno ze względów operacyjnych, jak i także właśnie ekonomicznych. W warunkach bojowych integracja tych systemów zwiększa skuteczność całego systemu obrony powietrznej i czyni go bardziej elastyczny w odpowiedzi na różne sytuacje. W warunkach pokoju zintegrowany system obrony powietrznej umożliwia szybkie reagowanie na naruszenie przestrzeni powietrznej
wyklucza potencjalne błędy. Integracja tego systemu będzie miała również korzystne implikacje w sferze ekonomicznej. Równoległa budowa dwóch systemów, ukierunkowana na ich docelową integrację, przejawia się w wykorzystaniu wspólnych, może się przejawić w wykorzystaniu wspólnych elementów, pozwolić powinna na obniżenie całkowitych kosztów i zmniejszenie liczby elementów obu systemów, bo niektóre elementy mogą być po prostu wspólne. Integracja obu systemów sprzyjać powinna transferowi technologii do polskiego przemysłu obronnego i może promować polskie rozwiązania techniczne pod względem eksportowym. Zwłaszcza w kontekście systemu NATO. Chodzi tutaj oczywiście o system NATO. Realizując oraz wydatkując środki budżetowe na program WISWA poprzez pozyskanie zestawów od dostawcy zagranicznego, przemysł krajowy powinien uzyskać możliwość samodzielnej realizacji programu NAREW w pełnym tego słowa znaczeniu, co przekłada się bezpośrednio na suwerenność eksploatacji, bezpieczeństwo dostaw oraz krajowe wsparcie cyklu życia tych zestawów. W praktyce powinna to oznaczać pozyskanie przez MON obu systemów jednocześnie. Na to taki mamy, że Polska Grupa Zbrojeniowa postulowała, żeby najpierw pozyskać system NAREW, a potem przeszliście słowa, że pozyskanie tych systemów powinno być jak najmniejsze. W produkcji systemu NAREW powinien zostać zaangażowany polski przemysł obronny. Wśród elementów systemu NAREW możliwych do wytworzenia przez polski przemysł obronny jego zaplecze na zakresie rozwojowego nie znaleźć. Produkcje na licencji rakiety krótkiego zasięgu i wyrzutni, kompletny system łączności, produkcję sensorów radarowych. Ten funkcyjny radar kierowany ogniem NAREW może być nawet całkowicie polski, tak samo radar wczesnego wykrywania P-18T oraz pasywny radar wczesnego wykrywania P-POL. Jednocześnie główną rolę w integracji obu systemów powinien odegrać, sprzyjać tej integracji, powinien system sprzyjać system dowodzenia i kierowania walką IBCS, jak wiemy, to nam oferują Amerykanie, we współpracy właśnie z dostawcą technologii, prawda, tego dotyczącego technologii rakietowej. Następnie pasywne radary wczesnego wykrywania PCL w tym przypadku Polski. Przy wdrożeniu obu systemów należy dążyć do zapewnienia możliwie największej suwerenności i eksploatacji i umożliwienia ich ciągłego dalszego rozwoju. Wiadomo, jak istotna jest eksploatacja, remontowanie i potem, prawda, ewentualna modernizacja. Ja jeszcze stawiam pytanie, a jak już dochodzi do konfliktu, do użycia systemu, do zużycia ich na polu walki. Różnie się mogą układy polityczne zmienić, różne interesy mogą zagrać. Powinniśmy mieć tutaj możliwie największą suwerenność. Dalej. Polskie Rady Przemysłowe wspierające przemysł zbrojeniowy zwraca uwagę, że należy być konsekwentnym w stawianiu na rodzinę przemysłu nie tylko w przypadku programu NATO. Takie podejście gwarantuje, że już w fazie badań i produkcji dwie części wydanych pieniędzy powróci do kasy państwa w postaci podatków i innych opłat. Poza tym w kolejnych dekadach eksploatacji broni jej obsługa i modernizacja będzie znacząco tańsza. Szacujemy, że w całym cyklu życia zaawansowanych systemów utrzymanie ich sprawność to nawet od 70 do 75% całkowitych kosztów. Panie profesorze, czas. Tak, to ostatnie. Polskie Rady Przemysłowe opowiada się za pozyskaniem w drodze negocjacji międzyrządowych i jedynie brakujących w kraju technologii atomowej do systemu NAREW, a dodatkowo deklaracje ze strony dostawcy głównych systemów, głównych elementów systemu WISWA o zapewnieniu transferu technologii i kooperacji przemysłowej z Polską Grupą Zbrojeniową. Tym bardziej, że ze względu na możliwość uzyskania efektu synergii, pozyskania technologii dla WISW i NAREW powinno zostać zapewnione współdziałanie operacyjne obu systemów. Chyba ostatni będzie, tak?
Więc budowę systemu należy powiedzieć polskiemu przemysłowi obronnemu. Najlepsze predyspozycje tutaj posiada oczywiście Polska Grupa Zbrojeniowa i wchodzące w jej skład spółki zależne, mówiąc, czy MESCO, które powinny zostać głównym wykonawcą. W ramach PGZ głównym wydaje się być powołanie konsorcjum PGZ NAREF, w skład którego wchodziłyby firmy zaangażowane w produkcję tego systemu. Po wybraniu oferenta ze stanu rakietowego krótkiego zasięgu do sprawnego kierowania programem NAREF należy naszym zdaniem w Ministerstwie Obrony Narodowej powołać, podobnie jak w przypadku systemu WISLA, pełnomocnika ministra do wdrożenia systemu NAREF. Może pan pamiętać, ale powinien istnieć, który prawda, współpracował z zapleczem eksperckim, ten z kolei współpracowała z Polską Grupą Zbrojeniową. W składzie biura powinni znaleźć się przedstawiciele tego zespołu odpowiedzialni za realizację tego programu. Dziękuję panie profesorze. Bardzo dziękuję za wielkie przedstawienie działalności programu Wisłowiary. 10 minut otwieram dyskusję i pytania. 10 minut. Proszę przekazać mikrofon. Ja mam pytania, właściwie tak króciutko bym powiedział, którą kieruję do kilku przedmówców, w tym do pana pułkownika Marciniaka i do pana dyrektora Borego przede wszystkim. Ale zacznę od wypowiedzi pana profesora Katasińskiego, który słusznie powiedział, że fundamentalne znaczenie dla nas będzie miało posiadanie praw do własności intelektualnej. Ogólnie rozumiem, bo bardzo chcę to powiedzieć. Ale cały czas wydaje mi się, że nie uświadamiamy sobie pewnego dylematu. Ja nie jestem technikiem, ale czytam cały czas o tych różnych sprawach i wiem z mediów, że system IPCS jest systemem czysto amerykańskim, oczywiście Northrop Grumman przygotowuje to i wiemy z doświadczenia, jak wygląda przekaz technologii i praw intelektualnych ze strony amerykańskiej, szczególnie w tak czułych technologiach. Mogę twierdzić, że jest on bliski zera. Teraz, jeśli pamiętamy o tym, że system IPCS ma integrować i każdy z nas tutaj się zgadza, że to powinien być zintegrowane od góry do dołu, te kopuły powinny na siebie nakładać i tak dalej, to wiemy. Natomiast moje pytanie jest takie, z punktu widzenia wojskowego, to sprawa jest oczywista. Im lepsza operacyjna skuteczność, tym bardziej ten system jest dobry. Z punktu widzenia państwa, pytanie jest także, jaki to będzie miało wpływ na naszą gospodarkę i przemysł, i o tym mówiliśmy. I teraz jest tak, jeśli wiemy, że współdziałanie różnych systemów, w tym tak zwanym otwartym systemie IPCS, bo on nazywany jest otwartym, zależny jest od architektury. Jakie elementy będą wprowadzane do tego systemu? Czy dzisiaj, kiedy decydujemy się na IPCS, co wydaje się słuszne, już z góry określamy, kto będzie dawał nam ten system niższego rzędu? I w takim układzie raczej na dzisiaj właściwie już zamykamy sobie drogę do ewentualnych propozycji, które by dały szansę polskiemu przemysłowi. Mówimy o systemie, który będzie miał, no nie będę konkretnie mówił, ale kilka tysięcy rakiet. Jeśli rzeczywiście PGZ, konsorcjum PGZ, polski przemysł byłby w stanie przejąć tę technologię, a wiemy, że są takie oferty na rynku, które dają taką szansę, znacznie pewniejszą, dają gwarancję, że ten przekaz technologii będzie dużo, dużo większy. Mamy pewność, że polski przemysł przez kilkanaście najbliższych lat będzie mógł produkować odpowiednią ilość rakiet. Co więcej, będzie mógł je modernizować i w dużej części będzie miał wkład w elementy te IT, prawda, te trudne elementy.
Jeśli dzisiaj, i to jest pytanie do pana pułkownika, jeśli dzisiaj już z góry określamy, że to będzie IBCS, to czy mamy pewność, że będziemy mogli podłączyć pod ten system nieamerykański podsystem? To jest pierwsze pytanie. Drugie oczywiście jest takie dosyć do pana doktora Borejczu. No, wymieniono rakiety, wyrzutnie, głowice śledzące, nawigacja inercyjna, silniki i uplink i downlink. To są bardzo poważne elementy systemu. To jest najdroższy element tego, najdroższa część podsystemu, który planujemy. Czyli ja ciągle, pytanie moje jest takie, czy są szanse, aby polski przemysł, a polskie zakłady w tych dziedzinach gdzieś się rozwinęły. Czy jest możliwe, aby konsorcjum BGZ uzyskało to pieniądze, czy środki, czy na zakup tych technologii. Jest to według mnie kluczowe, dlatego dla odpowiedzi na pytanie, czy jesteśmy w stanie zrobić nalew polskim rynkiem. Dziękuję. Proszę Państwa, czyli ja nie będę już szczegółowo na te pytania odpowiadał, bo nie czuję się aż tak kompetentny. Natomiast tutaj pan doktor Kartoszka ma rację, bo tym kluczem jest ten system kierowania, CIEM. Jest pytanie właśnie, czy on umożliwi integrację też uwzględnienie innych producentów czy polskiego czynnika. Ja bym proponował, żeby na to pytanie, jeśli można prosić, by odpowiedział zarówno pan pułkownik Marcina, jak i może pan Borejko, który te strefy systemy przemysłowe i naprawdę na bieżąco te sprawy. Proszę bardzo. Wywołanym odpowiedzi odpowiem na pytanie drugie, czy można podjąć elementy nieamerykańskie do systemu IBCS. Tak, można. Mamy na to zapewnienie rządu amerykańskiego, że system IBCS, pomimo tego, że nie jest systemem, że jest systemem amerykańskim, nie ogranicza się tylko do amerykańskich elementów, nie jest wskazany na amerykańskie rakiety krótkiego zasięgu. Natomiast z uwagi na to, że integrujemy jednak, czy będziemy ingerować w system IBCS, wybór rakiety, czy wybór elementu, który będziemy chcieli wpinać do systemu IBCS, no będzie wymagał zgody rządu Stanów Zjednoczonych. No, ciężko sobie wyobrazić, że któregoś dnia wpadniemy na pomysł, żeby zintegrować S-400 z systemem IBCS. No, to raczej może nie przyjść. Natomiast jako przykład, radary polskiej produkcji i amerykańskie, Soła, Bystra, Sajna, P-18, SP, będą integrowane z systemem IBCS. To mam nadzieję, że to zamyka, odpowiada na pytanie. Natomiast co do polonizacji i w ogóle udziału strony amerykańskiej. Otóż, jak wiecie Państwo, struktura pierwszej fazy Wisły polegała na rozdzieleniu elementów polskich i elementów amerykańskich. W drugiej fazie zakres polonizacji jest jeszcze szerszy. My od Amerykanów będziemy pozyskiwali tylko te elementy, które są niezbędne i możliwe do pozyskania w ramach FMS-u. Skoro podjęliśmy decyzję o tym, że budujemy OPN na IBCS-ie i za to zapłaciliśmy potężne pieniądze, to jesteśmy konsekwentni w działaniu. Dlatego w drugiej fazie Wisły zakres udziału nawet polskiego przemysłu w samym systemie IBCS będzie dużo większy niż w pierwszej fazie. Więc to już od początku tygodnia mamy spotkania na różnych szczeblach i taki apel do polskiego przemysłu, patrzę na dyrektora Borejkę, żeby tylko polski przemysł wywiązał się z tych zadań, które dostanie w ramach Wisły i Narwi w terminie. To jest moje marzenie. Nie myślmy o tym, że Narew będziemy sprzedawali Indonezji, tylko myślmy, żeby polski przemysł zrobił to, o co go poproszę, w terminie, bez kar. Dziękuję. To kontynuując tę odpowiedź, tak, udział polskiego przemysłu, ten udział polskiego przemysłu rozumiany wielorako. To znaczy niekoniecznie musi to być transfer technologii, może być to po prostu jego udział. Tak szacujemy, że o ile w pierwszej fazie udziału, strona ekonomiczna tego udziału szacujemy w przychodach na poziomie około 1 mld złotych, zamówienia, które będą do nas skierowane zarówno ze strony Ministerstwa Obrony Narodowej,
partnerów amerykańskich, gdyż jednym z naszych zadań jest podwykonawstwo pod projekty, pod dostawy FMS na bazie przekazanej dokumentacji i wykonawstwo polskich zakłada. Niedawno była informacja medialna o podpisaniu tak zwanego Diamond Material kodu wstępnego kontraktu na dostawę 16 wyrzutni M903 systemu Patriot w ramach programu BISPA dla Bispa Nowej Woli. Teraz spodziewamy się w najbliższych dniach podpisania kontraktu głównego, czyli praktycznie można powiedzieć, będziemy dostawcami dla rządu Stanów Zjednoczonych i tym sposobem będzie to nasz udział w systemie BISPA. Kwestie samego transferu technologii. Oczywiście, jeżeli mówimy o IBCS-ie i tym sprzężeniu komponentów nieamerykańskich systemów IBCS, w ramach offsetu mamy pozyskać właśnie zdolność do wykonywania tej tak zwanych akitów, czyli strony interfejsu łączącego dany komponent systemu z systemem IBCS. Taka technologia jest, już można powiedzieć, wpisana w offset programu BISPA. Są na to środki, co więcej zostało już zapłacone w ramach dostawy fazy pierwszej. W związku z tym, oczywiście, zdajemy sobie sprawę, że ta głębokość tego wejścia w system IBCS na pewno będzie taka, jaką sobie wymarzyli. Natomiast cały czas popatrzmy na stronę ekonomiczną tego zagadnienia, bo tak jak wspominał pan profesor Soroka, ważna jest kondycja przemysłu. Jeżeli tą kondycję przemysłową da się zapewnić innymi metodami, to ja uważam, że czemu nie, bo wtedy będą środki na to, co tak naprawdę chcemy rozwijać. Nie wiem, czy odpowiedziałem na pytanie pana doktora w ten sposób. Tak, ale teraz wracam do tej drugiej fazy. Ten szacowany udział to jest takie, to są moje takie szacunki eksperckie na bazie potencjalnych zagadnień, jakie zostaną złożone. To tym razem możemy sięgnąć kwoty 4, może więcej miliardów złotych. Są to duże pieniądze, nawet w rozumieniu kosztów całego programu. I jest to. Nie mówię tutaj, mówię o funkcjonarii, ja mówię cały czas o drugiej fazie Wisła, jako tym elemencie systemu średniego, realizacji dostaw pod system, pod ten komponent średniego zasięgu. Są to spore kwoty, i myślę, że one też wpłyną na kondycję przemysłu jako takiego. Program nawet, tego, że pan pułkownik nie powiedział, ale takie deklaracje wielokrotnie były publicznie składane, ma być powierzony w całości jako zamówienie PGZ-owi. W związku z tym można powiedzieć, że wartość tego programu, wartość dostaw będzie wartością przychodu spółek PGZ-u. W związku z tym to już mówimy o zupełnie innych pieniądzach. I tutaj kondycja na pewno, jeżeli ten program będzie tak pokierowany, tak realizowany, będzie to spory zastrzyk, tak? Zarówno zamówień, jak i środków finansowych do rozbudowy polskiego przemysłu. I dla nas te dwa programy, jako programy chyba najwyżej budżetowe w ciągu ostatnich lat, stanowią bardzo dużą szansę odbudowy pewnej zdolności. Pod właśnie tym programem BISPA i NARE będziemy czynić spore inwestycje, mogę powiedzieć, w skali grupy PGZ. Szacujemy na pojedyncze miliardy złotych w sumie pod te dwa programy. Ale i tylko dzięki nim otwiera się okno na to, żeby takie inwestycje wykonać. Żeby tych programów nie było to nam powierzone, to rzeczywiście sytuacja mogłaby być ciekawa. Dziękuję bardzo. Więc proszę Państwa, my mamy taką propozycję ze względu na to, że jeden z autorów przyjedzie, który odwiezie do Was, żebyśmy kończyli dyskusję. Natomiast pozwólcie Państwo, ja parę słów takich swoich refleksji wypowiem. Nie chcę przedłużać, ale jak wiadomo, nasza sesja się nazywa Nowoczesne technologie w obronie powietrznej.
I tu był wyraźnie podniesiony problem dyskusji, że no, czy nasz przemysł jest w stanie absorbować technologię z zagranicy. No ja myślę, że jesteśmy w stanie, oczywiście trzeba pewne warunki spełnić, bo pozytywne są przykłady. No, wystarczy powiedzieć Graun, to jednak była głęboka absorpcja technologii, jakby nie było radzieckiej, prawda? Igła, to była polonizacja igły. Inny przykład. Fakty, te 91 fakty. Co prawda to się zakończyło na kontrakcie malezyjskim, ale jednak coś, co stanowiło tutaj technologię T-72, udało nam się rozwinąć. Trzy śmigłowce, no zaczęliśmy od zakupu SM-1, potem Mi-2, no ale bez tego by nie powstał Sokół i Głuszec. Myślę, że te technologie, które w ramach licencji Związku Radzieckiego dostaliśmy, umożliwiły ten postęp budowy śmigłowskiej. Oby tak się stało w przypadku systemu obrony powietrznej, przede wszystkim, prawda, mam tutaj na myśli program HALEF. Chodzi głównie o pocisk, prawda, rakietowy. No, jest, jak wiadomo, zaproponowana błyskawica. Czyli jaki postęp jest. Jakby się udało konferencji te technologie uzyskać i zaabsorbować, to byłaby szansa na nowy produkt. To tutaj ja wracam do wystąpienia bardzo interesującego pana Romana Musiała. On ma tutaj całkowicie rację, że no, chodzi o to, że polski przemysł to wykorzystał do nowych produktów, takich, na które będzie popyt i w kraju, i za granicą. Bo coraz gorszy jest niestety nasz eksport. Idziemy raczej w długo ostatnim latach. To ja tyle. Dziękuję. Uważam sesję dotyczącą nowoczesnej technologii w obronie powietrznej zakończone. Życzę miłej kolacji i dyskusji. Dobra. Miejsce kolacji 19.30, w miejscu, w którym spożywaliśmy obiad, będzie kolacja. Proszę sobie.